Dobry wieczór. Razem z Krzysztofem Lechem Łukszą porozmawiamy dzisiaj o Konfederacji Win, nie chodzi o wina musujące, ani o też jakieś winy w sensie win wobec innych narodów albo coś takiego, przewin. Win tak. win, może tak, tylko, tylko wolność i niepodległość. No złośliwi mówią, że oni są za mało za bardzo antyliberalni, żeby była wolność i za bardzo prorosyjscy. Żeby była niepodległość. Ale przede wszystkim przyczynkiem do naszej rozmowy jest ich zaskakująco wysoki wynik w notowaniach przedwyborczych. Jak widzisz ich szansę, Krzysztofie, żeby wejść na przykład do rządu obok PiSu do koalicji rządowej? Przede wszystkim witam wszystkich widzów i cieszę się, że tutaj mogę być na kanale. To dla mnie duże wydarzenie. Ale tak tutaj rozpoczynając nasz temat, to muszę chyba odszczekać to, co mówiłem w wywiadzie na kanale Radykalny Pasywista, bo tam stwierdziłem, że Konfederacja nie ma jakichś większych szans na dwucyfrowy wynik. A tu, proszę bardzo, już zostałem zweryfikowany. No to chyba powinienem bić się w, w pierś, ale no, myślę, że wielu jest zaskoczonych na pewno taką. Takimi notowaniami, bo tam zdaje się, średnia sondażowa około 10% oscyluje, co oznacza, że no, mniej więcej chyba z 40, czy nawet ponad może 40, zależy od arytmetyki sejmowej, może wejść mhm. posłów. To jest też ciekawe, kto tam może wejść. I paradoksalnie takim trochę słabszym punktem może być właśnie taki wysoki sondaż. O tym za chwilę powiem. Komentatorzy mówią, i tak. Jak się to analizuje, to najprostszą odpowiedzią na to, skąd takie wysokie notowania Konfederacji, to po prostu migracja wyborców w Hołowni. Bo Konfederacja <śm> i Hołownia <śm> 2050, ja to sobie mówię science fiction, tak żartobliwie, mają dosyć podobny elektorat i ja twierdzę, że no może tutaj... Ktoś powie, że jestem uprzedzony. Jak zwykle Łukrze narzeka na konfederację. No cóż, minął już czas, kiedy byłem upolitycznionym dziennikarzem konfederackim i na szczęście już mam teraz wyższy level. Ekspa trochę nabiłem. Ale mówiąc tutaj poważnie, no to. Konfederacja ma na pewno teraz taką zwyżkę sondażową, ale to nie musi się utrzymać. Ja życzę jak najlepiej każdym wszystkim politykom, którzy chcą coś zrobić dla Polski. Chciałbym dzisiaj tak trochę scharakteryzować Konfederację, też trochę przeka taki przekaz kierując do osób, które na co dzień tak za bardzo Konfederacją się nie interesują, bo trzeba przyznać, że konf o konfederacji się za dużo nie mówi, kiedy nie ma właśnie takich wysokich sondażów. I Konfederacja jest trochę zamknięta w pewnej bańce takiej środowiskowej, o której też chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć. Taki, no właśnie y, Społeczeństwo mówi, że to jest skrajna prawica, a Konfederacja o sobie, że jest to ideowa prawica. I to też myślę jest y, ciekawe, że czy skrajna, czy ideowa. Ja, ja w ogóle zauważyłem, że dosyć mało się o nich mówi, to raczej oni sami o sobie mówią. Y, i widzimy zawsze przekaz raczej tak z ich strony, bo Mo, może faktycznie, że jak mają niższe notowania, to mało kto... Tak, bo no, trochę mam wrażenie, że jest taki medialny kordon sanitarny jednak wokół Konfederacji. I no, trzeba przyznać, że też czasem dają ku temu powód, chociażby wypowiedzi Grzegorza Brauna czy Janusza Korwimikego. No, do, jakby to powiedzieć, najrozsądniejszych czasem nie należą, niestety, i społeczeństwo raczej te rzeczy odrzuca. No, taka prorosyjskość dzisiaj jest, jak, jak, jak wiemy, jest po prostu krytykowana, jest bardzo kontrowersyjna, ale tu jest ciekawe właśnie, ciekawa sprawa z Januszem Korwimike i Grzegorzem Braunem, że oni właśnie tutaj mają być schowani no i być może te wysokie sondaże dla Konfederacji to jest też efekt schowania Janusza Korwimikego i chociaż jego tak do końca się nie da schować i Grzegorza Brauna, jego to już bardziej. No i na pierwszy front rzucon, rzuceni są... No, Krzysztof Bosak i Słomir Mencen, czyli no, dobrzy zawodnicy, jeśli chodzi o występy medialne, niekontrowersyjni, tacy dobrze się sprzedający, dobrze prosperujący w mediach społecznościowych. Z tym, że to jest tylko taka, powiedzmy, no, pewna taka część, nie wiem, fasadowa, nie chcę, żeby to jakoś złośliwie zabrzmiało, ale jednak Konfederacji, bo Konfederacja to nie tylko Mencen i Bosak, Konfederacja to Grzegorz Braun właśnie, to być może Sebastian Pitoń i Leszek Sykulski. Proszę Państwa. Trzeba pamiętać, że jeżeli będzie kilkudziesięciu posłów wchodziło, niektóre sondaże nawet oscylują w granicach 60 mandatów dla Konfederacji, to jeżeli będzie tak 50-60, no to powchodzą nie tylko jedynki, ale i dwójki. I no, ciekawe jest prześledzić, a czasem może nawet ostatnie miejsce, więc może Marci Rolle i też dostanie swój mandat poselski. o i będzie wesoło w Sejmie. Tak naprawdę to jest duże obciążenie teraz dla Konfederacji, uważam, bo no, jeżeli to na pewno musimy jeszcze poczekać do tego kiedy listy zostaną ogłoszone, ale jeżeli znajdzie się na nich Leszek Sykulski i Sebastian Pitoń, no to z tych kilkunastu procent, nie wiem czy z 11%, czy z dziesięciu, czy z dziewięciu, może nagle być 5-6, bo wyborcy hołowni, którzy teraz, jeżeli to założymy, że tak, chyba raczej tak jest, że wyborcy hołowni, którzy przeszli do konfederacji, to nie jest jakiś żelazny elektorat. To jest elektorat, który mam jednak takie mniemanie, kiedy tak bardziej się wgłębi w to, co gdzieś tam na tyłach Konfederacji się mówi, no to nie do końca oni będą zadowoleni i być może będą szukać jeszcze jakiejś innej siły albo po prostu zrezygnują z popierania Konfederacji. Aczkolwiek Konfederacja ma swój żelazny elektorat. Jest to no około 5-6% wydaje mi się właśnie ludzi, którzy tkwią w, w tej bańce konfederacyjnej, tak ją nazwijmy. I dlaczego to jest żelazny elektorat? Bo do tych ludzi jakiekolwiek ataki medialne w mediach głównego nurtu, cokolwiek Korwin by powiedział, cokolwiek Brown by powiedział, cokolwiek tam Pitoń by powiedział, czy ktokolwiek inny, to ci ludzie po prostu nie będą na to zwracać uwagi, bo oni najczęściej nawet nie mają kontaktu z tymi mediami. Oni oglądają tam, nie wiem, czy w Realu, czy, czy po prostu gdzieś tam Grzegorza Brauna na fe, śledzą na Facebooku. I pamiętam, jak. Jeszcze przed prawyborami, no, pseudo chyba prawyborami, Artur Dziamburg mi właśnie powiedział o tym, rozmawiałem z nim na temat prawyborów, no i on tak troszkę się, no, nie wiem czy mogę powiedzieć, no, żalił, tak, czy to jest dobre określenie, po prostu krytycznie się odnosił do tych prawyborów, że tu tak, tutaj, tu, tutaj no, pra, prawdopodobnie ustawka. I ja powiedziałem, no to jak to, to ludzie nie, nie zareagują na to. A on właśnie powiedział o tym, Żelaznym elektoracie i tak się zastanowiłem. Kurczę słusznie mówi, że cokolwiek, cokolwiek po prostu, jakiekolwiek by były kontrowersje, to i tak ten żelazny elektorat to przełknie, bo zewnętrznie jest jakby odgrodzony od tej bańki mainstreamowej, a wewnętrznie jest niejako impregnowany na jakiekolwiek powiedzmy, nie wiem, jakieś głosy krytyki Konfederacji, bo. No, to ma charakter bądźmy szczerzy, pewnego rodzaju sekty politycznej i to nie tylko przecież Konfederacja ma taką sektę. Wszystkie chyba partie polityczne mają tego rodzaju sekty. Ja tak się zastanawiałem, że żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście zrozumieć politykę, to no, na pewno nie należy słuchać dosłownie tego, co mówi, czy Konfederacja, czy PIS, czy PO. Ważne jest, ważne, oczywiście są kulisy, a to, co oni mówią, no, to jest ważne o tyle, że, żeby wiedzieć, co oni chcą, żeby ludzie myśleli. A do tego jeszcze kwestie ideowe, i tutaj też chciałbym za chwilę przejść do tego, do, do takiego rozróżnienia, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, jeśli chodzi o konfederację. I tak jak powiedziałem, mówię to bez złośliwości, może, tylko, no, może jeszcze zanim. Mamy Zanim przejdziemy do ideologii konfederackiej, to może warto, bo będziemy te, będę też pytał o, o konkretnych działaczy tej partii, ale może y, wspomnijmy jeszcze przed ideologią na chwilę Sykulskiego, bo ostatnio razem go krytykowaliśmy za prorosyjskość i, 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 i manipulacje informacyjne. Ale y, czy nie uważasz, że wejście Sykulskiego jako polityka. Do Sejmu paradoksalnie nie osłabi jego siły oddziaływania i manipulacyjnej siły, ponieważ, no wiesz, jako poseł, czyli polityk, tak, będzie wprost skonfrontowany z, z, z krytyką taką już czysto polityczną i nie będzie mógł już odgrywać roli takiego bezstronnego mędrca, wielkiego patrioty polskiego, prawda? Będzie mógł musiał być, być mocno tutaj skonfrontowany. Nie sądzisz, że mo, może to nawet dobrze, że on tak się zbruka trochę tą pójść, nie być. Tak? Tu się nie zgodzę z tą diagnozą. Uważam, że wejście do polityki, on już właściwie stracił to ten walor naukowości, rozpoczynając swój ruch tak zwany antywojenny, no bo trudno go już traktować jako człowieka jakkolwiek nawet udającego bezstronności, on po prostu przyjął taką no, rolę wręcz takiego trybuna ludowego, tak naprawdę prorosyjskiego, ale oczywiście w sposób taki troszkę chociaż zakamuflowany. Uważam, że to będzie jednak dużym zagrożeniem tego typu głosy, bo po pierwsze będą ośmieszać polski Sejm, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale no myślę, że może być jeszcze, jeszcze gorzej trochę, jeżeli byłby Sykulski w Sejmie. No, no, Chociażby tutaj sprawa Komisji Obrony Narodowej. Myślę, że jeżeli Leszek Sykulski dostałby się do Sejmu, to pewnie chciałby uczestniczyć w takich ważnych komisjach, służb specjalnych czy właśnie Komisji Obrony Narodowej. Była sytuacja z Grzegorzem Braunem że no nawet Komisja Obrony Narodowej nie odbyła się, dlatego że Brown tam poszedł i, i po prostu nie, nie chcieli przy nim jakichś wrażliwych informacji przekazywać. No a Sykulski myślę, że to samo by pewnie chciał tutaj wiedzieć. I no jednak przemawiający z trybuny Sejmowej i, i jakieś pewnie jeszcze bardziej, tak nie mam, że jeszcze bardziej, a przynajmniej podobnie prorosyjskie treści wygłaszające poseł uważam że jednak będzie w jakimś mierze zagrożeniem no i też może to zaktywizować propagandę Kremla będą mówili o zobaczcie tu nawet te marionetki USA, to tak zdrajcy, to tak, to ten rząd trzeba sprzątnąć, ale tutaj są tacy normalni Polacy, tacy nam przyjaźni Polacy, zobaczcie, nawet są w Sejmie. To już naprawdę jest poważna sprawa. Pan Laszek Sykulski, tak, pan Sebastian Pitoń, który chce. No, proszę Państwa, Sebastian Pitoń, jeszcze raz to powtórzę, na tym ostatnim kongresie, tak zwanym antywojennym w Kielcach, powtórzył swój postulat wybudowania muru na granicy z Ukrainą i otoczenia go fosą z kwasem. Mur ma mieć 100 metrów. Proszę Państwa, to, Piotrze, no, czy, Panie Doktorze, to już jest przypadek kliniczny. Takie oso osoby nie, nie powinny być posłami, bo to jest inne miejsce no tak, dla nich. Dzisiaj tylko... Dzisiaj tylko, Brown takie, dzisiaj tylko Brown takie odpały ma, że nawet w beznadziejnych sprawach on tam y, najeżdża na Ukraińców i broni Rosjan, nawet w takich beznadziejnych sprawach, że y, często te rejestry głosowań są takie, że jedna osoba tam się uchyliła, jedna osoba była przeciw i to jest zawsze Brown, Brown, Brown. Podczas tam miała być aklamacja. Miała ty... mhm. No, Brown to jest też, y, zaraz pewnie przejdziemy do analizy takiej ideowej, ale. To, to, właśnie. to bardzo ciekawy I... przypadek. Bardzo bardzo przekorny i jakby to powiedzieć. Zagubił się trochę w tym myśleniu spiskowym, bo tu też trzeba powiedzieć o tym też myśleniu i teoriach spiskowych, które. Niestety stanowią dosyć znaczną podstawę myślenia o świecie wyborców Konfederacji. Przynajmniej tego właśnie żelaznego elektora, tu nie mówię o tych hołownianych, tych nowych mhm. wyborcach, ale. ale ty, Tego żelazny elektorat. Pamiętajmy na, na przykład co było, kiedy w 2020 roku były protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ochronie życia. I kiedy na przykład Mencen się opowiedział, bo, bo Mencen przynajmniej tak, tak twierdzi, no, że jest katolikiem i to takim dosyć mocno wierzącym. No to posypały znaczy on, się. On był wśród sygnatariuszy tej akcji tak, gierzwałckiej, prawda? Tak, to Konfederacja Gierzwałcka, mhm. więc tu mamy do, do czynienia no, z, z, z takim, tak jak powiedziałem, mocnym katolicyzmem i się, posypała się lawina, komentarzy, że o, ja nie wiedziałem, że wy jesteście fanatykami, ja głosowa... ja na Bosaka głosowałem dlatego, że on dobrze mówił o podatkach. I, I wtedy też stracili w sondażach, i, i, i PiS. wtedy celem, jakby, ataków tych protestów społecznych był nie tylko PiS, ale i Konfederacja. No to słynne hasło: J, mm -hmm. PiS i Konfederacja. Tak? I mm -hmm, mm -hmm. Co, co, dlaczego o tym mówię? Że to był przykład, który chyba teraz też mamy. Czyli. Wyborcy, którzy, przy, których przyciąga ta taka nowoczesna twarz Konfederacji, taka bardziej też liberalna, mniej kontrowersyjna twarz Konfederacji. Wtedy był nią Krzysztof Bosak. Wyborach prezydenckich, teraz Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen, ale konfederacja to nie tylko ta twarz ta, wolnorynkowa, taka była. No właśnie, to, to, to niestety no też jest i Grzegorz uh -huh. Brown, jakkolwiek byśmy go nie schowali, to też jest przede wszystkim ten internetowy elektorat, który teraz na mnie hejty wylewa. Niesamowite pomyje, dlatego, że śmiałem y y zrobić. Pivot na zachód i zmieniłem mapę mentalną. Znaczy, ja ale... pamiętam, że były takie czasy, kiedy Konfederacja była taka zapatrzona raczej w Republikanów z USA. I, no jak rządził i, Trump. No tak, ale nawet wcześniej też. Było to raczej widoczne takie, że zresztą do, do dzisiaj jeszcze się zdarza, na przykład, że Dobromir Sośnierz Mówi o tam o, o miastach amerykańskich, że są lepiej zorganizowane niż europejskie, i tak dalej. Ten przykład tak. amerykański jest ciągle taki bardzo żywy, i, i że Unia tylko... Europejska zazdrości Stanom Zjednoczonym, tak. i tak dalej, więc widać tu taki trochę rozłam. na, Bo ja mam taką teorię, wiesz, Krzysztofie, że Aha. kraje peryferyjne, takie jak nasz, one dzielą się politycznie nie tylko wokół ideologii, bo tutaj można powiedzieć, że konfederacja w zasadzie to ona wyznaje w całości taki trochę darwinizm społeczny, taki spenceryzm. tak, tak, ale tu jedna, jest podział, jedna uwaga. Nie ma, jeżeli... ale, 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 ale jest podział i, i w Konfederacji i w ogóle na narodowców amerykańskich i narodowców rosyjskich i to jest dosyć naturalna rzecz, dlatego że mamy Unię Europejską, która jest internacjonalna i mamy, a tu dwie opcje narodowe, i, no i to, że kraje peryferyjne dzielą się nie ze względu na to, kto jest liberałem, konserwatystą i tak dalej, tylko raczej według mm. tego, czy popierasz Prusaków, Austriaków czy Rosjan na przykład, prawda? Na tej zasadzie. Tutaj tylko trzeba dodać, że dobromir Sośnicz już nie jest w konfederacji, i tak samo Artur Dziambur i Jakub Kulesza. I no, boleje nad tym, bo to było właśnie takie rozsądniejsze skrzydło Konfederacji. Nawet nie tyle pod względem, e, abstrahując od poglądów gospodarczych, bo te mają dosyć podobne, chociażby w porównaniu ze Słowem Remencenem, ale no, tam nie było takiej prorosyjskości i nie było takiego szuryzmu. Tak? Sośnierz nawet u mnie na kanale, w wywiadzie opowiadał, że nie, właśnie często jak Grzegorz Brown podnosił jakiś temat, taki właśnie z, z takiego punktu radykalnego, <laughs> mówiąc łagodnie, no to Sośnierz się sprzeciwiał, no i tam była taka dyskusja. Teraz no już mniej chyba jest tego sprzeciwu wobec Bra ale aczkolwiek trzeba dodać, że Brown jest w Konfederacji na wylocie. Zarówno Winnicki, bo tu trzeba też powiedzieć, i, i Mencen mają negatywny stosunek do Grzegorza Browna, bo sądzą, że i słusznie poniekąd, że on ich kompromituje i że jednak jest bardziej zagrożeniem, jeśli chodzi o zdobywanie nowych głosów, że po prostu tworzy taki szklany sufit. Bo dobrze, że Brown tutaj sekt, no to znaczy jego zwolnicy, którzy no, tworzą pewną grupę o znamionach sekty, nie tylko oni, to praktycznie każdy taki polityk ma pewnie jakiś taki tego typu taką grupę. No, no to oni oczywiście Browna kochają i uwielbiają i niestety utwierdzili go. W takim pójściu no, w, radykalne, w radykalne oderwanie od rzeczywistości, niestety. Czyli jakby pochlebstwa go zepsuły. On się, on się czuje jakoś powołany do jakiejś wyjątkowej roli, coś takiego, bo Wydaje w zasadzie się, tak. wokół siebie nikogo tak na dłuższą metę nie zatrzymuje. Może z Sykulskim się uda i Pitoniem mu utrzymać, bo chyba nikt z nim długo nie wytrzymuje. Z, z, z Braunem. On ma taki nieznoszący sprzeciwu charakter, prawda? Wytrzymuje jego najbliższy współpracownik Włodzimierz Skalik, który jest współprzewodnikiem, który też jest członkiem Rady Liderów Konfederacji i tu też chciałbym przejść do tej struktury formalnej, żebyśmy, bo niektórzy mogą się pogubić. Co to jest ta konfederacja? Czy to Ruch Narodowy? Razem? Jak, 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 o co chodzi? A Grzegorz, ten Włodzimierz Skalik to jest. Bardzo no, ciekawa osoba, w jakiejś mierze pod takim względem. Ciekawa, że zastanawiam się, jakie są jego cele i motywacje, bo on stosuje mechanizm następujący: jeżeli ktoś koło Brauna się tak za bardzo kręci i wchodzi w łaski Brauna, to z skalik tak szas rachu ciachu i po Brachu. Nagada coś Braunowi że to pewnie, nie wiem nie wiem co no tak teraz yy, strzelam że to jakiś agent albo jakiś podejrzany człowiek i jakóż Brown tym potszeptom zawsze ulega co świadczy jednak o jego słabości bo taki jakiś lider z prawdziwego zdarzenia no to słucha oczywiście tam ale nie daje się wodzić za nos i y, mam co najmniej kilka osób znam y, osobiście które mi opowiadały tę samą historię jak Włodzimierz Skalik y, y, zadziałał że oni po prostu z partii wypadli. No, także tak samo teraz to milczenie Brauna, kiedy jest marginalizowany i, i on zasadniczo nie ma wyjścia, no bo to zaraz powiemy o tej strukturze Konfederacji Rady Liderów, tam jest 8 do 2 i oni ze skalikiem no, będą przegłosowani we wszystkim, więc jak on będzie podskakiwał, no to go wyrzucą. I to jest ciekawe, że do tej pory to był trochę taki political fiction pewnie wyrzucenie Grzegorza Brauna z Konfederacji, kiedy ona miała 6 czy 7%, bo szacuje się, że Grzegorz Braun no, jednak ma taki też żelazny elektorat, który może dać 2,5%, 2%, może 3% w porywach, no to już dla Konfederacji jest jednak dużo, ale teraz, kiedy na przykład ma 11% czy 12 gdzieś tam, czy 10 w sondażach, czy nawet 3, ja myślę, że to 3, ten kantar, taki sondaż społeczny dla wyborczych to jednak był przeszacowany, ale teraz, no, co innego odrzucić te, to 2% kiedy się ma tam w sondażu 11, a co innego kiedy ma się tam 6 prawda I, ale, i, 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 to będą, to... ale będą musieli to zrobić będą musieli to zrobić dlatego, że jedna informacja mnie mhm. bardzo zaskoczyła i boję się, że zapomnę ci o to spytać, przepraszam okay. że ci przerwę, ale kwestia jest taka, że powiedziałeś, że Dziambor i ty, ci dwaj Dziambor Kulesza, sośniesz i sośniesz, tak oni, oni wyszli, ja myślałam, że oni tylko porzucili partię Korwin, a nie całą Konfederację. To aż tak daleko to przeszło. Myślałam, że Konfederacja stanowi taką czapkę dla tych czterech ugrupowań mniejszych: narodowców Konfederatów z Sośnierzem, Konfederatów bez Sośnierza i, i Braunowców. Tak, tak mi się to widziało z zewnątrz. On naprawdę, Bo jeżeli on wyszedł poza konfederację, to rozumiem, że te wszystkie benefity związane z dobrym wynikiem, ewentualnym wyborczym, go nie obejmą sośnierza i tak dalej. Czyli, ci, czyli to, czy to znaczy, że ci najbardziej sympatyczni, przynajmniej z moj, mojego punktu widzenia, albo najmniej niesympatyczni z mojego liberalnego punktu widzenia, oni e, jakkolwiek by to ująć, e, oni się znajdą jakby poza nawiasem, czy będą sobie szukać miejsca w piśmie, czy co oni będą robić właściwie? No to jest ciekawe, co oni będą robić, bo nie mają jakiegoś dużego pola manewru. To jest zawsze ten problem z ludźmi od Korwina, że z Korwinem nie da się, bo franzoli głupoty, a bez Korwina też się nie da, no bo jednak on daje tę rozpoznawalność, której inni nie, nie mają, choć akurat Artur Dziambur ma sporą rozpoznawalność, bo w pozorom myślę, że nawet większą niż Mencen bo występował w, a przynajmniej porównywalną, bo występował bardzo długo w mediach ogólnopolskich, oni nie są już w Konfederacji, no zostali tam, Dziambro został wyrzucony, a Sośnierz i Kulesza odeszli. Ten konflikt no, tlił się zasadniczo od poprzednich prawyborów na prezydenta, kiedy wygrał Krzysztof Bosak, kiedy to Członkowie partii Korwin, czyli tam m.in. Janusz Korwin-Mikke, Berkowicz, Mencen, zagłosowali w przedostatniej turze przeciwko swojemu człowiekowi, czyli przeciwko Dziamborowi. I to był szok. I to był szok, no i przez to Dziambor się nie, nie dostał do ostatniej tury, i prawdopodobnie on by wygrał i byłby, miałby szansę na to, żeby. No, zaistnieć w wyborach prezydenckich, na pewno nie zwyciężyć, ale nabiłby sobie punkty rozpoznawalności. I to się nie podobało właśnie tej starej gwardii korwinowej, bo tam jest bardzo duży indywidualizm. I dla personalnych jakichś korzyści, bardzo często ci ludzie są w stanie poświęcić dobro partii, dobro wspólne, po to, żeby tam kogoś wywalić, żeby ktoś za duży nie urósł. No i tak dalej, i tak dalej, to Mencen twierdzi, że on był wtedy pionkiem i że to on nie, w ogóle za to nie odpowiadał, ale no jednak Dziambor to dla niego byłby konkurentem w, w wyborach prezydenckich, bo celem Mencena są wybory prezydenckie 2025, tak, czy, czy, które są w, czy w czwartym, już nie, nie pamiętam, w, pi, w piątym chyba, no i to są takie, roz... i od tego czasu tam konflikt się, roz, się rozpoczął, były frakcje, no i tam ale to z, tego, na... to z tego wynika, że Konfederacja się pozbywa obu, można powiedzieć, skrajnych skrzydeł: najbardziej tego amerykańskiego, czyli Sośnierza, i tego najbardziej takiego ultrakatolickiego, czyli Brown, bo mówiłem, że Brown też jest na wylocie. Więc szykuje nam się kol, kol, zupełnie inny skład tych ludzi, jeżeli oni wejdą do parlamentu, prawda? Bo poza no Sykulski i Pitoń są znani. Ale wejdą też ludzie, chociaż nie wiem, bo teraz Sykulski odpadnie razem z Braunem, bo on jest najbliżej do Brauna, więc może on nie wejdzie do Sejmu. Wydaje mi się, że jednak nie, że, że w pewnym momencie Winicki i Mencen będą musieli powiedzieć: no, albo wóz, albo przewóz. Albo jesteśmy antyrosyjscy, albo jesteśmy. Niby coś tam, ale tak naprawdę prorosyjscy. To zaraz możemy też przeczytać program Ruchu Narodowego, który jest bardzo ciekawy. Chyba powinien być trochę uaktualniony, no bo współpraca, handel z Rosją, z Chinami to nie jest chyba dobry program na ten czas, no ale tutaj nie chcę być złośliwy, bo to przed wojną pisano ten program. I ja uważam, że to jest skandal, że do tej pory Winicki i Mencen, czy tam Bosak, bo zasadniczo rządzi Winnicki, a Bosak jest taką twarzą mm. w ruchu narodowym. I że, że oni nie, nie zalili jakiegoś stanowiska w sprawie właśnie tego Sykulskiego i Brauna, zwłaszcza Sykulskiego, przecież Konfederacja Korony Polskiej wsparła ten kabaret, który tam działo się w Kielcach. Mówię kabaret, bo nie ze złośliwości, tylko naprawdę to, no to była forma kabaretowa, tylko nie wiadomo było, czy się śmiać, czy, czy płakać trochę. Konfederacja, Leszek Sykulski i Leszek Sykulski dostał Przecież poparcie od Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika na takiej słynnej konferencji przed Sejmem, koło pomnika Armii Krajowej, gdzie tam w tle była flaga ukraińska, ta konferencja miała się odbyć w Sejmie, ale nie pozwolił na to Robert Wienicki. I, i raczej Robert Wienicki ma tutaj takie poglądy zdrowe, myślę, bardziej niż niezdrowe, aczkolwiek też umiejętnie gra na tych antyukraińskich resentymentach swojego elektoratu. Bo Ale bardziej, to, że to, się to opłaca niż on to czuje, coś takiego, tak? tak mi się jest... wydaje, tak, tak, tak. I no ja to negatywnie jednak oceniam, bo to jest szkodliwy populizm. Ale jeżeli Konfederacja myśli o udziale w rządach, a myśli, to no na pewno z Brownem i z Sykulskim nie dadzą rady. Ale problemem nie jest tylko Brown i Sykulski, problemem jest elektorat. To, to zaraz chciałbym do tego przejść, ale jeszcze samo rozróżnienie, czym jest konfederacja, bo konfederacja sama w sobie jako partia ma kilku, kilkunastu członków. Mhm. Większość różnych sympatyków, czy nawet działaczy poszczególnych partii, wchodzących niejako w skład konfederacji, ale nie jakoś formalnie, tylko tak naprawdę umownie. Mhm. To jest bardziej bo... koalicja wy, wy, wyborcza niż, niż partia tak naprawdę. I, koalicja subwencjowa i wyborcza. To jest po to, żeby zabezpieczyć też interesy materialne członków tej partii. No, wiadomo, jakby nawet było 3%, to żeby było z, z czego tak, żyć. Tak? Dla partii, tak. I, i, ale to jest ciekawe, że ta struktura nie jest w żaden sposób jakoś oddolnie kontrolowana. Tak? Bo jak są jakieś mechanizmy demokratyczne, to dobrze by było, żeby jak na przykład liderzy gdzieś odlecą w przestworze, to żeby można było ich odwołać. Bo co to za demokracja, która nie, nie ma żadnej jakiejś takiej kontroli oddolnej? No, niby jest statut, taka powiedzmy. Czyli z tego skos... wynika, że to jest taki zbiór prawicowych filozofów przez nikogo niekontrolowany, nie, bez, bez struktur. Sa, sa, to znaczy struktury oddolne są oczywiście, bo są poszczególne partie, ale chodzi mi o sam mechanizm jakby funkcjonowania. Tej partii, mhm. czy tej, tego, tego środowiska. To są liderzy, którzy są w partii, której jest tam kilkanaście osób. W związku z tym nie może być jakiegoś pospolitego ruszenia i nikt nie może ich odwołać w ogóle. Oni są nieodwoływalni. Również sprawują kontrolę w swoich partiach, bo w tych trzech partiach, jeżeli ktokolwiek podskoczy, no, nie ma zmii, wylatuje i, i tutaj jest bardzo podobna taktyka. Tak jak powiedziałem, w przypadku Konfederacji Korony Polskiej podobnie jest w Ruchu Narodowym i podobnie jest w Nowej Nadziei. Aczkolwiek tu trzeba zaznaczyć, że Ruch Narodowy jest najlepiej zorganizowaną strukturą w, w, całej, mhm. w całej Konfederacji. Mhm. I moim no zdaniem. Jestem specjalnie. Mhm. Moim zdaniem naj, najwięcej jest tam normalnych ludzi, takich, którzy no, nie są szurami i jeżeli chodzi o jakiś antyszuryzm, jeżeli tak. Sforumować coś takiego. No najwięcej na pewno tego rodzaju poglądów jest właśnie w ruchu narodowym, ale oczywiście liderzy nie wychylają się z tym antyszuryzmem, no bo zaraz by ich zjedli ci wyborcy Brauna, którzy są bardzo radykalnie nastawieni i tu trzeba powiedzieć, że dla wielu tych bardzo radykalnych takich właśnie no, osób, jeżeli nie chcemy używać tego pojęcia szur, to możemy powiedzieć osób o dosyć radykalnym zaburzeniu. Percepcji Recepcji rzeczywistości. Tak. No to, to dla nich konfederacja w ogóle tam Bosak, jakiś Męce, to, 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 to są miękkie faje. I oni dla nich tylko Brown, bo Brown jest właśnie taki radykalny, on się nie, nie, nie cartoli. Kundurzmów. Tak. Polsko, rzymskie. Gdzieś tam narządem <laughs> awanturę, awanturę zrobi i, i dla nich uh -huh. do nich to przemawia. Niestety do większości Polaków to nie przemawia, bo no, interwencja poselska to raczej nie polega na wynoszeniu choinki z sądu takowego. Ale to, ale to z, nad, no z, te, z tego obrazu wynika, że, no bo jak, jak patrzeć na, na Brauna, no to on jest niby monarchistą, ale tak naprawdę to jest taki jezusowy monarchizm w zasadzie, więc to nie jest taki klasyczny monarchizm. Narodowcy są bardzo republikańscy pod oboma tymi z tego słowa znaczeniem. No więc, na, narodowcy... więc, więc, więc wygląda na to, że, że że cały ten konglomerat jest połączony tylko na, na zasadzie takiego darwinizm społeczny, ultra podejście i właściwie tylko to ich łączy. I w tym kontekście chciałbym zadać takie pytanie dodatkowe, czy ty widzisz w ogóle szansę, żeby oni się dogadali z Pisem, bo mi się wydaje, że tak jak Mencen już zaprzeczył, powiedział, że koalicjanci PiS-u źle kończą. Tak podał przykład Giertycha, podał przykład Lepera i tak dalej. Ale czy, czy Gowina też i tak dalej, ale no ja sobie wyobrażam, że taka koalicja by została zawarta, no ale PiS jest generalnie partią jakoś tam prosocjalną, chociaż w taki narodowy sposób, no na pewno bardziej etatystyczną, no i przede wszystkim proamerykańską. Oni nie lubią Unii Europejskiej, ale Amerykanów i Brytyjczyków lubią, więc Tutaj jest chyba no, konflikt nie, nie do przezwyciężenia, zwłaszcza, że jak, jak powiedziałem, jesteśmy peryferyjnym krajem, więc sprawy międzynarodowe i pod kogo się podczepić i gdzie znaleźć ten obóz, gdzie, który by nas trochę utuczył co do siły i co do gospodarki, bogactwa i tak dalej, no to trzeba się na coś zdecydować, czy nawiązujemy kontakty z, z Rosją, czy, czy trzymamy się fartucha Amerykanów, czy trzymamy się fartucha Brukseli, a może tylko. Paryża i Berlina, albo tylko Paryża, albo tylko Berlina. No, te rzeczy decydują, więc ja trochę nie za bardzo widzę materiał do długotrwałej koalicji z pis ponieważ wiesz, no takie coś już widzieliśmy, nie? W 2005 roku miał być Popis, potem się zrobił PIS, LPR i Samoobrona, no i wiemy, że to długo nie tak, przetrwało. Pakt stabilizacyjny. Ale to strasznie mało, strasznie krót, trwały, a Unia, no bo agroświry postkomunistyczne z, z, z samoobrony, narodowcy dm, dmowszczaki z LPR-u i narodowce Piłsudczaki z Pisu, no no to się nie trzymało, więc dlaczego tu myślisz, że tu jest większa szansa, czy mniejsza? Czy, czy z punktu widzenia moich o, o tutaj widzów, którzy raczej głosują na PO, ryzyko, czy też szansa? No jak, jak widzisz to ryzyko lub szansa? Uważam, że nie dojdzie do takiej koalicji, aczkolwiek mogłoby do niej dojść. Nie dojdzie ze względu na to, że PiS, według mnie, to jest moja prognoza, pewnie się nie sprawdzi, ale, ale tak uważam. Mówiąc poważnie, że PiS w jakiejś mierze jest w stanie rozegrać Konfederację jeszcze przed wyborami, i ją rozbić. Bo konfederacja ma dużo, on ma mocne punkty. Mencen Bosak, to są mocne punkty, żelazne elektora to są mocne punkty, ale niestety kwestia polityki zagranicznej, która teraz jest najważniejsza. Przecież w obliczu tego, co się dzieje, no jest ogromnie słabym punktem. Nie tylko ze względu na tych nieszczęsnych. Sykulskich i Pitoniów, ale ze względu właśnie na ten elektorat, który jest istotna część elektoratu i to tego właśnie stałego, nie tego, który przyszedł prawdopodobnie od Hołowni, jest silnie antyukraińska, a tak naprawdę prorosyjska. I zwróć uwagę, że Konfederacja bardzo mało się wypowiada na temat polityki zagranicznej w tym najważniejszym aspekcie, czyli polityki wobec Rosji. Oni jeżeli poruszają kwestie zagraniczne, to poruszają wygodny dla nich temat Unia Europejska i całą, sprowadzają cały, całą politykę międzynarodową, zagraniczną do tego, że Unia Europejska nakazuje, nakaże nam jeść robaki, że Unia Europejska zamknie nam centra miast, że Unia Europejska zakaże nam samochodów i tak dalej, i tak dalej, co ja też oczywiście nie popieram tych wszystkich zakusów Unii Europejskiej w w tego rodzaju agendzie, ale też nie można wyolbrzymić tych rzeczy. I to, że tam w 2035 coś tam powiedzieli, to jeszcze tyle czasu do tego, że, że naprawdę nie ma się co tak przejmować. A część elektoratu konfederacji, niestety takiego właśnie skrajnie, takiego skrajnego, radykalnego, no, ma taki obraz rzeczywistości. Ja, ja, to jest moja subiektywna teza, że to są osoby o jakichś takich skłonnościach nadlękowych, czyli Właśnie on, do nich trafia takie wyolbrzymianie czegoś, że tu będzie strasznie, że tu, że, że, że tu robaki, tylko będziemy te robaki. To naprawdę dla mnie taki trochę jest prześmiewczy temat, ale no, mamy poważne problemy i też wewnętrzne, problem mieszkalnictwa, problem, nie wiem, patologii społecznych, problem z, z niez, niezdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości u młodzieży, która jest bardzo dużo różnych pro, problemów. Czy, czy też nie wiem problem na przykład z polską innowacyjnością wynalazczością takie problemy strategiczne w jakiejś mierze a oni gadają no, niestety muszę to powiedzieć o pierdołach bardzo często i mnie to dziwi kiedy jest dyskusja bo my możemy dyskutować o tym jaka, czy rzeczywiście szansa dla Polski jakaś teraz się otwiera ze względu na osłabienie Rosji no i pytanie o, o, o osłabienie Niemiec tak Rzeczywiście, jeżeli Niemcy politycznie tak osłabną na stałe, co pewnie tutaj byś polemizował i Rosja też osłabną, no to mamy jakieś szanse wzmocnić się, jakieś, jakieś, jakieś ciekawe się rysują perspektywy. Jak może prawica jakaś narodowa o tym nie mówić? No, przecież im powinno zależeć na wielkiej Polsce, tak? To, to, to jest przywitanie tak narodowców, czołem Wielkiej Polsce. Tymczasem najważniejszy temat jest pomijany i to jest główna, moim zdaniem główny, główna słabość i mankament Konfederacji i oni tego nie mogą poruszyć, bo są zakładnikami własnego elektoratu, bo to jest elektorat tego typu, ja też się o przekonuję, że zmieniłem zdanie, zmieniłem zdanie, no, no, pewnego mojego rodzaju takie przebudzenie o tym nie chcę teraz wiwisekcji sekcji robić na ten temat, ale niektórzy widzowie chyba już mniej więcej znają tę historię. W jednym temacie, w temacie, no, powiedzmy, polityki międzynarodowej ważnym bardzo, ale ja dostaję takie hejty, jakbym powiedział na przykład słuchajcie, jutro trzeba zniszczyć Polskę. Polska ma się zatracić w Unii Europejskiej czy tego typu jakieś szokujące sprawy. I ja się tak zastanawiam, że rzeczywiście. W tym elektoracie jest bardzo rozpowszechniony pogląd, także pogląd to jest pewnego rodzaju taki trochę może nieświadomy nawet pogląd, że ludzie bardziej nienawidzą Ukrainy niż kochają Polskę. I to parafrazuje to słynne stwierdzenie Romana Dmowskiego, że niektórzy Polacy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. I to jest niestety rzecz. No którą w jakiejś mierze Konfederacja też, też sama, Konfederacja sama wyhodowała, i jest zakładnikiem takich skrajnych, skrajnie radykalnych poglądów. I jeżeli głośno by teraz mówili, to, co myślą w sprawie w sprawie polityki wschodniej, a myślą, mniej więcej, to samo, co, co, co PiS, no bo co tu można innego zrobić? No, polityka wielowektorowa. Umarła 24 lutego 2022 roku. Ta słynna polityka wielowektorowa, cokolwiek ona miałaby znaczyć, no, oznacza to, że trzymajmy się dobrze z Rosją. I jeżeli oni by powiedzieli to, co myślą w tej sprawie, to mogliby naprawdę dużo stracić i jeszcze Brown pewnie by się tutaj mógł zrewoltować. Choć ja myślę, że Brown też będzie do końca jednak przy tej konfederacji. Jako się trzymał, no bo co on innego teraz może robić? No, chce być posłem i tyle. Więc, więc, jeszcze raz akcentuję ten temat. Dla mnie bardzo ważny. Ja o, 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 oczekuję, tam ktoś napisał, o jak ja lubię, jak jakiś dziennikarzyna, stawia oczekiwania, nie wiadomo czego chce. No, od tego są chyba dziennikarze, komentatorzy, żeby. Tego rodzaju postulaty formułować. Konfederacja musi przedstawić przede wszystkim program wyborczy. Konfederacja nie ma programu. Konfederacja, i, i tutaj akcentuje tę kwestię, zwłaszcza polityki międzynarodowej. Jakie rozwiązania ma Konfederacja, ale nie jakiś populizm typu typu właśnie, że pomagajmy, ale rozsądnie, nie rozbrajajmy się, i tak dalej. To jest raczej poziom taki zbyt ogólnikowy, żeby traktować. Partię, która ma być trzecią siłą polityczną, jako poważną ofertę. Oczekuję, jako wyborca, jako Polak, od partii, która mieni się prawicową, żeby wypowiedziała się w tym najważniejszym aspekcie. Ja gardzę właśnie takim tchórzostwem, kiedy człowiek myśli jedno, ale dla jakiegoś koniunkturalizmu, właśnie politycznego, no, milczy, tak? Udaje, że myśli co innego. Na szczęście nie jestem politykiem na to, tak, żeby mówić. Ja, prawdę. Się, ja też się cieszę, że nie jestem politykiem, bo rzeczywiście tutaj wygląda na to, że te wszystkie komponenty konfederacji są tak różne od siebie, że oni są skazani trochę na taką sytuację, że właściwie więcej milczą niż mówią i zostają tylko, w sumie zostaje tylko przy, no, przy podchlebianie się wyborcom, ewentualnie, nie tej bazie. Ale wszystko tutaj bym powiedział, bo. To jest niesamowite, że ten temat tych robaków tak się y, rozmnożył, że tak powiem, w mediach, bo z tego, I co ja zrobiłem research, research i to taki nieziemkiewiczowy research, hmm. tylko prawdziwy research, nie hmm. to z tego wynika, że chodziło tam o taki dodatek, który miał na celu, żeby te potrawy były trochę lepiej się przechowywały, lepiły i tak dalej, a tego typu chrząszczowe wydzieliny z chrząszczy są. Taka, taka pasta z chrząszczy jest używana od dawna, tylko z innych chrząszczy niż te, które teraz się nagle okazało, że będą używane, więc my od dawna już jemy robaki tak naprawdę. Unia truje I... nas robakami. Precz z Unią Europejską ja ale jest to, że my od dawna już jemy, tylko nie ten gatunek. I była rozmowa o jakimś gatunku, i nagle się zrobiło nie wiadomo co. Co do tego zablokowywania centrów miast dla ruchu samochodowego, czy też w ogóle walki z samochodami, no to, to pierwsze to jest w gestii samorządów, to one sobie zrobią, co chcą, to tu Unia Europejska nie ma nic do rzeczy. Natomiast co do samochodów, no to, no to tak, no jest presja, żeby elektryki dostawały do finansowania, a spalinowe nie, ale to wynika też trochę z tego, że Europa nie ma ropy więc my trochę leżymy na, na gospodarce roponośnej, więc nie dziwnego, że się idzie w wodę, w prąd. No właśnie, ty masz takie fajne, holistyczne spojrzenie i tego brakuje w Konfederacji. Tam nie ma zaplecza eksperckiego. Nie wiem, czy tutaj y, mogę dać y, ten program Konfederacji, Jasne jest. Ja, ja chciałem tylko właśnie to. Y, dobrze. Ja tylko chciałem jeszcze jeden komentarz do tego, że to mhm. bardzo ciekawe, że mówisz, że PIS spróbuje rozegrać konfederację przed wyborami. To myślisz, że do którego komponentu konfederacji by się najłatwiej było Pisowi odwołać? Żeby... Równarodowy. Narodowy. są. Narodowy. Mhm. Ruch, tu, tu jeszcze jedną rzecz, ważną rzecz chcę powiedzieć. To za, zaraz ten program sobie przejrzymy, bo tu mam przygotowane i poszczególnych partii i całej konfederacji. To są, no, Ruch Narodowy tu ma porządny program, przy, znaczy porządny. No, przygotowany jakiś, przynajmniej jest długi, ale jest do, do, do zmiany. Ja wiem, że dzisiaj to jest tak, że a co tam program, liczy się PR i. i Wystawmy, wystawmy, tego, wystawmy tamtego, coś tam powie, ha, ha, hi, 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 o, dołożyliśmy tym, tam, no dobra, 5% mamy, tak. Ale program musi być jednak, jeżeli mamy mieć do czynienia z jakąś poważną opcją polityczną, bo no, jak oni chcą naprawiać Polskę? To jest poważna sprawa, bycie w koalicji u władzy. Ja chcę powiedzieć rzecz taką, że. Ruch narodowy ma przewagę nad Wienickim, ma przewagę nad Mencenem, bo ma bardziej zorganizowaną partię. Ale Mencen też ma przewagę nad Wienickim, a Braun tak na razie jest tutaj na uboczu. Męcen ma przewagę taką, że no jednak poparcie dla idei narodowych, dla ruchu narodowego jest raczej śladowe. I raczej w społeczeństwie znajdzie się więcej ludzi, którzy poprą jakieś wolnorynkowe takie wolnościowe hasła niż stricte narodowe, jakieś wręcz narodowo-radykalne, bo też jak, jak mówię o tym podobieństwie PiSu i, i z kim PiS by mógł pójść w koalicję, no to dzisiaj osoby o jakichś takich narodowych poglądach, czy takich patriotycznych, takich mocno patriotycznych, raczej jednak głosują na PiS, no bo ruch narodowy im się jawi jako właśnie jakiś prorosyjski, bo tam Brown, bo tam Corwin, i tutaj. Ruch narodowy ma problem, moim zdaniem, z sformułowaniem jakiejś takiej oferty ideowej, politycznej, która by, która by po prostu jakoś odpowiadała Polakom. I mamy, mamy trzy komponenty. Jeden powiedzmy, jest taki liberalny, dar, w sposób darwinistyczny, tak, darwinistyczny liberalizm. XIX-wieczny, też trzeba przyznać, że to nie są poglądy. Tutaj będę zawsze poprawiał, że wolny rynek, bo liberalizm to jest też mnóstwo rzeczy, które w Konfederacji w ogóle nie są reprezentowane. Ale tak, tak. Nie wiem o co ci chodzi. Tylko nie, jasne, jasne. A tutaj, ponieważ sam jestem liberałem. no to może powiedzmy. Lecyferyzm, lecyferyzm. tak. Lecyferyzm. I, no. no tak jak Korwin często mówił I to jeszcze, swoją... jeszcze bym powiedział, że w tej takiej wersji XIX-wiecznej manchesterskiej bardziej niż Adama Smitha czyli dużo bardziej jeszcze radykalnego że rzeczywiście w zasadzie coś jak u później też u Hajka i Austriaków że, że nie da się poprawić rynku, że on jest jak Bóg że on sam się wyreguluje a ja nigdy mhm. nie, nie, nie gumałem czemu to jest aż tak radykalnie postawione dlatego ja tak aż nie widzę Dogmatyzm, tak, tak, tak. Mhm. No to Ko Korwin często mówił, że no tak mawia, że no jak ktoś nie będzie, miał, nie, ktoś będzie bezrobotny, no to, no to trudno, to się społeczeństwo wyreguluje, on tam umrze pod płotem, tak parafrazuje, tak? Albo no jak ktoś jest nieporadny, no to nie, nie zarobi na chleb i, i trudno umrze z głodu, to będzie naturalna selekcja. No to jest typowe takie myślenie Korwina. Skrajnie darwinistyczny, które pokazuje brak empatii tego człowieka. Zresztą, Mencen jest pod pewnym względem podobny. No ale przecież jakie to koszty? Jak koszty nie wiem, humanitarne, moralne byłyby dla, dla społeczeństwa. Przecież nie można dzisiaj wprowadzić takich poglądów. To jest absurd kompletny. No ale powiedzmy, że ten wolny rynek jakoś gdzieś jeszcze zahacza, bo rzeczywiście wielu ludzi ma z tym problem, przedsiębiorcy zwłaszcza, że, że mają. Stosy przepisów i, i skomplikowane podatki i tak dalej. Ale mamy oprócz tego dwie inne partie, czyli partię, no powiedzmy, narodową czy nacjonalistyczną, czyli Ruch Narodowy i partię monarchistyczną, taką konserwatywną. I te dwie partie, one są grupami jakichś tam no, ludzi o pewnej idei. Ale te partie bez konfederacji, jeszcze myślę, że Mencyn jakoś tam mógł sobie poradzić, ale te partie nie znajdują w społeczeństwie odbioru dla swoich idei i dla nich, dla ruchu narodowego zwłaszcza, ale dla Brauna też, taka konfederacja jest idealna, bo ona w jakiejś mierze jest taką trampoliną do Sejmu, taką przykrywką dla tych poglądów, takich właśnie narodowych, które dla większości społeczeństwa. No, pewnie nie byłyby akceptowalne i y, jeżeli mówimy o Konfederacji, że to jest formacja nacjonalistyczna, uważam, że jednak nie jest to ostre stwierdzenie i precyzyjne, bo Ruch Narodowy, ale y, zarówno Konfederacja Korona, y, Korony Polskiej, tak? <laughs> ciekawa nazwa, to, tam postępuje znacząca liberalizacja. Byłem w szoku, kiedy usłyszałem Michała Wawra Podczas ostatniego kongresu konfederacji, tak zwane Nowe Otwarcie, kiedy on y, mówił tak bardzo liberalnie, że jak co to mówi jakiś Berkowicz czy tam ktoś od Korwina? Y, tak, mówił bardzo dużo o niewtrącaniu się, właśnie państwa. O, komentarz to jest dosyć wy... ciekawy komentarz, że o, jak, jak, jak może poskutkować ten. Taki bardzo radykalny spenseryzm, czyli darwinizm społeczny. No tak. Przecież systemat, bo, bo to państwo ten... to było formą zawieszenia broni przecież, a jest to traktowane jako jakiś spisek, a to jest raczej zawieszenie broni, ja bym powiedział między innymi. Tak, tu jest ta broni. kwestia tej antysystemowości. I wszystkie te partie się określają takim no, trochę populistycznym chyba jednak określeniem czyli antysystemowość, które no, zyskało na znaczeniu jeszcze podczas rządów Platformy Obywatelskiej. Kiedy Platforma była znienawidzona przez wszystkich na prawo, przez PiS, ale także przez narodowców, przez korwinistów i no, no, wtedy taki antysystem był, no, sformułowało się to, że antysystem to są właśnie na prawo od PiS, i chodziło o to, żeby ten antysystem się połączył i stanowił jakąś realną alternatywę polityczną dla PiS, bo PiS dla narodowców, dla też korwinowców, był za mało radykalny albo za, mało, albo za bardzo socjalistyczny. No I zasadniczo to, to jest też geneza konfederacji, czyli tak zwana antysystemowość. Ale ta antysystem, ja się tak zastanawiałem, bo to tak fajnie brzmi. Ja też ja tak przyjmowałem, tak z, jak, z jakimś tutaj quasi młodzieńczym. Anarchizmem czy taki, taką mutowniczością, to tak fajnie być takim. A ja to jestem antysystemowy. Ale co to oznacza dzisiaj? No bo przecież na przykład antysystemowy jest o wiele bardziej Sykulski czy Brown w kontekście chociażby polityki polskiej wobec Rosji, wobec Ukrainy, niż Bosak i Męcen. I dlatego ci tacy, właśnie bardziej radykalni, no to nie za bardzo, tak jak mówiłem, uznają Bosaka czy Męcena, ale ta antysystemowość tak naprawdę jest antypaństwowością z tego punktu widzenia i jest groźna, nie jest czymś dobrym, jest jakąś anarchizacją. Warto zwrócić uwagę, że Konfederacja, czyli ta partia trochę taka składowa, ten nowy szyld ma problem ze sformułowaniem jednak jakiejś spójnej programowej wizji oprócz tego, Państwa minimum, tak, Na które się też trochę narodowcy z, zgadzają. I co to jest komentarz? Zabawne jest to, że konserwatyści. Tak. Moim, zda moim zdaniem, to jest, mm, to jest rzecz, która potrzebuje przepisania od nowa. Czyli po pierwsze, ta antypaństwowość nie może prawica i, czy, czy konserwatyzm, konserwatyści być antypaństwowi. To. to, to Moim zdaniem to jest w jakiejś mierze to jest taka moja teza może nie bezpośrednio, ale jakoś inspirowane przez siły rosyjskie. Jeszcze nie wiem, z półtora roku temu, gdybym sam siebie usłyszał, to pewnie bym się sam z siebie śmiał, ale dzisiaj już po trochę zobaczeniu pewnych mechanizmów i stanięciu trochę z zewnątrz, no to widzę, że to środowisko, ja nie mówię o konkretnych tam ludziach, ale jednak no i, i Brown to mieli no, sporo takich prorosyjskich akcentów, ale to środowisko jest w jakiejś mierze wręcz skrojone pod rosyjską propagandę, pod kątem chociażby też tych teorii spiskowych, które wbijają do głowy ludziom, że najgorsze zło to nie jest wschód, Rosja, czy tam właśnie groźba jakiejś wojny, tylko jest na zachodzie. A co jest tym złem? No to Tutaj jest tak zwany monokazualizm i to chyba o tym mówiłem, że każdy tam publicysta ma, ma jakieś swoje tamto zło, czyli tę grupę straszliwą, która jest przyczyną wszelkiego zła. Wystarczy ich zwalczyć i będzie dobrze. Czyli ktoś, ktoś tam mówi, Żydów wygonić z Polski, będzie dobrze. Ktoś tam mówi, Masonów trzeba wywalić. A o, zobacz Krzysztofie, żyli, tak dalej, tak Bo Ja kiedyś, ja, jak debatowałem raz mi się zdarzyło z Korwinem, to ja go spytałem Pięknie. dlaczego konserwatyści w Polsce przyjmują taką postawę, jakby czuli się przegranymi o, o to, jaki jest Zachód, włącznie z Polską. Zachód, cały Zachód, całe zachodnie chrześcijaństwo, bo to stąd jest słowo Zachód w ogóle, więc zachodnie chrześcijaństwo protestancko-katolickie po prostu. Więc konserwatyści czują, jakby przegrali to, przegrali, nie wiem, z nami, liberałami, albo przegrali z socjalistami, albo z socjaldemokratami. No w każdym razie czują, jakby przegrali i tak jakby odruchowo wzywali na pomoc... Zamordystów z Rosji, Arabii, na przykład, Turcji, Chin, Chin tak. I, I to wygląda trochę karkołomnie i dziwacznie, ponieważ te, te siły, jakie tam panują w tych krajach, to po pierwsze, trudno je nazwać konserwatystycznymi, Konserwatywnymi, ponieważ ci dyktatorzy tych krajów oni co chwilę przewracają tradycję do góry nogami, w zależności od swoich życzeń, więc dla nich tradycja święta nie jest, a dla konserwatysty powinna być tradycja. Jakbym ja był konserwatystą, a kiedyś byłem, kiedyś byłem, jak byłem młodszy, to ja uważałem, że należy raczej wzmacniać to, co zostało z konserwatyzmu. Polskiego, europejskiego i tak dalej. Czyli, nie wiem, wzmacniać arystokrację, wzmacniać tradycje państwowe, parady wojskowe, robić, nawiązywać do różnych tradycji, dbać o najlepsze uniwersytety, o taką elitarność nauki i tak dalej. I takie rzeczy, nie? A tutaj nic takiego nie mamy. Mamy jakiś taki odruch, wiesz, że i ten odruch chyba wzrósł. W, w bardzo dziwny sposób, ponieważ jednocześnie mamy środowiska jak Klub Jagielloński, które nam wymawiają i Bartosiak i tamte inne typki, mm -hmm. których ja tam krytykuję często, oni nam Krytykują. lubią e, wymawiać e, Klub Jagielloński i Bartosiak to jakby trochę inna perspektywa, ale, mm -hmm. ale, ale oni mają wspólną wizję, że Niemcy i Francja z jednej strony i Anglosasi z drugiej strony to są w ogóle ci śmiertelni wrogowie, a to jest Absurd, to się nie dzieje. Clinton powiedział Francuzom i Niemcom, że oni mają właśnie więcej dbać o tą Europę, bezpieczeństwo tej Europy i tak dalej. I były nieporozumienia. Nieporozumienie największe polegało na tym, że Amerykanie uważali, że należy pohandlować trochę z Chinami, one będą lepsze, a Francja hmm. i Niemcy uważały, że należy pohandlować z Rosją i ona będzie lepsza. No i każdy dbał, jakby o ten swój koniuszek, bo Chiny są wystawione tyłkiem do Stanów Zjednoczonych. a a Rosja do Europy, więc każdy dbał jakby o swoje interesy i to jest najbardziej naturalna rzecz pod słońcem. Podczas gdy te bartosiaki i kluby jagielońskie i tak dalej każą nam wierzyć, że jest jakiś w ogóle straszliwy konflikt. Jeżeli jest ten straszliwy konflikt między powiedzmy Paryżem-Berlinem, a Waszyngtonem-Londynem, no to. No to Konserwatywny odruch powinien być taki, że nie wiem, kto jest bardziej prawicowy: Amerykanie. No to jesteśmy proamerykańscy. Czyli z tego by wynikało, że jeżeli konfederaci niektórzy przynajmniej wzywają na pomoc ruskich, jakby w jakiś sensie, w jakimś sensie a się nimi inspirują, albo Chińczyków, no to z tego wynika, że oni wierzą, że Zachód jest jednak całością. A jednocześnie mówią cały czas, że Zachód jest podzielony jak jeszcze nigdy. Mimo że w obliczu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego Zachód jest zjednoczony jak jeszcze nigdy. Więc tu mamy mielibyśmy przykład tego właśnie, że jedno, jedno widzą, a drugie mówią. Ja uważam, że pewne rzeczy trzeba by przepisać od nowa, jeśli chodzi o taką konserwatywną prawicę, bo tutaj przez chociażby osobę Korwina, który naprawdę gada, o tak już się skompromitował, totalne bzdury, chociażby o tym, że Rosja tu broni wartości, jedną z tych wartości jest wojna. Co, jak można takie bzdety pisać? No w, w kraju, ja cieszę się, że żyję w Polsce jako w kraju cywilizowanym, ale w kraju jeszcze bardziej cywilizowanym ten człowiek był kompletnie skompromitowany. Nie miał czego szukać. A tutaj właśnie no, są ludzie, a bo to korwin, bo ten, ale co do Niemiec, no ale tutaj chciałbym dopytać siebie z tymi Niemcami, bo no przecież jednak ta polityka surowcowa, architektura surowcowa budowana przez Niemcy razem z Rosją no zbankrutowała. To dosyć jest duży chyba uszczerbek, taki polityczny, prestiżowy dla Niemiec dziś, dziś w Europie. Przez to przez ich no jednak no trzeba powiedzieć jakąś tam prorosyjskość, bo Niemcy no mają te, te ciągotki do do Rosji. Oni tam się lubią dogadywać przecież i wielokrotnie w historii to widzieliśmy. Co ty na to? Wiesz co, Niemcy generalnie mają taką... Niemcy to są geszefciarze przede wszystkim. Wynika to z kilku przyczyn. Niemcy i Japończycy moim zdaniem są tacy, dopiero co o tym mówiłem w filmik wcześniej, mm. że Japończycy i Niemcy mają cechę wspólną taką, że stali powaleni przez anglosasów na łopatki, prawda, podczas II wojny światowej. W związku z tym oni chcą tak jakby pokazać, odejść od tych takiej czystej polityki i raczej iść w gospodarkę, żeby pokazać, że no może nie reprezentowaliśmy tych idei co, co trzeba, takich pro-ludzkich dawniej, no to chociaż pokażemy, że wiemy jak się robi dobry biznes i w Niemczech na przykład patriotyzm gospodarczy jest rdzeniem patriotyzmu w ogóle. Co trudno nam zrozumieć, bo u nas w Niemczech jest takie, że kupuj niemieckie, to kupują niemieckie. A u nas jest dobre, bo polskie i wszyscy, no tak, jasne, będę kupował, co chcę. W ogóle jest kompletnie czymś innym, jest patriotyzm. U nas patriotyzm to jest tam. Da, da war bisschen auf dem Lande. Und ich Patriot ist <laughs> da Wir leben Autos. Wir werden ein neues Auto kaufen. Das ist <laughs> in Deutschland. Yy, tak, im Deutschland, pozycja. No ale mamy tu, sprzeczne interesy, bo jeżeli Polska będzie no tak, rosła w siłę, ale, no to Niemcom chyba nie będzie to w smak. Wiesz, co sprzeczne i niesprzeczne, to wszystko zależy od tego, co się teraz wydarzy, bo jeżeli Niemcy absolutnie nie są jakimś naszym odwiecznym wrogiem, to już prędzej Rosja, ponieważ Rosja jest słowiańska i zawsze na nas trochę tak patrzyła, kto zbierze te wszystkie ziemie słowiańskie i te lachy zawsze tam przeszkadzały. nie? zbierać te ziemie słowiańskie, jeszcze ten katolicyzm, jakaś religia z Rzymu, no, co to tak. w ogóle jest? Słowianie zdrajcy, powinni, oni mają nas za zdrajców właśnie, być, Słowianie powinni być prawosławnymi, a tak nawiasem mówiąc, Krzysztofie, ja uważam, że Polsce byłoby znacznie bezpieczniej, gdyby była luterańska albo prawosławna, ale to jest inna rzecz, bo jesteśmy trochę oddzieleni od bazy religijnej na południu. W każdym razie, yy, yy, ale to jest inna kwestia trochę. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o sprawy... Związane z, z samymi Niemcami, no to one nie mają jakby potencjału, żeby być naszym odwiecznym wrogiem. One czasem są, a czasem nie. Zobacz, jak mało jest tak naprawdę wojen z Niemcami. Liczyliśmy z Michałem Sitko, wojen z Rosją było chyba 14, wojen z Niemcami chyba było 5 w różnych epokach i to, i trudno nazwać w ogóle, krzyżackie by trzeba wyrzucić w ogóle, bo to była wojna z krzyżakami, a, no, tak. a cesarz był często po polskiej stronie w ogóle, niemiecki cesarz w tych wojnach i, i bo akurat, nie wiem, Kazimierz Wielki dał mu łapówkę albo coś, nie? Więc a kilka gdzie, takich to... kluczowych momentów historycznych, ostrych konfliktów było, prawda, zagrażających a. naszej egzystencji narodowej, więc nie, tak, ja bym tego nie bagatelizował. On... W nie, ja nie bagatelizuję, bo... ja tylko mówię, że jest gatunkowa jednak różnica tutaj i ja nie bagatelizuję, broń Boże, uważam, że Niemcy mogą być niebezpieczne w pewnych sferach, natomiast ja, ja to patrzę na to nie w sposób taki, że Niemcy chcą nam zaszkodzić, ponieważ Niemcy, jak kończyła się komuna, Niemcy namawiali Bank Światowy, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, żeby dawali nam dużo kredytów, żeby ustabilizować nasz rynek polski, żeby im się dobrze też inwestowało u nas, czyli żeby było pewne, pewne prawo i tak dalej. Więc oni z przyczyn egoistycznych bardzo nam pomogli, w sumie, tak naprawdę wtedy. No i w, zaczęli robić z nas taką ich montownię, i dla nich my jesteśmy jakby częścią ich świata. Wiesz, Krzysztofie, to jest trochę coś innego. Oni no, to muszą to on. o nas. Jakoś tam dbać. I jedyny problem to jest taki, że jest ta tak, tak zwana pułapka średniego rozwoju, że oni się mogą z nami nie podzielić tymi lepszymi technologiami. Ale wydaje mi się, że to ryzyko jest zminimalizowane przez to właśnie, że Niemcom się nie udało ucywilizować Rosji. Ameryka się nie udało ucywilizować Chin. Przez handel z nimi, a Niemcom nie udało się ucywilizować Rosji. I teraz Niemcy i Amerykanie współpracują dosyć ściśle, ale lubią się nawzajem krytykować. O, wy Niemcy, ja byliście naiwni z tymi całymi Rosjanami, a tamci wiadomo, wy byliście naiwni z no, no i to jest między taka, taki konflikt. To jest, jakby ja to postrzegam, jako kłótnie w rodzinie. Więc ja. Te, te takie... Ale jednak kłótnie. Kłótnie, tak, ale kłótnie, a nie wojny. Nie? Wiesz, no, wschód i ten, to takie podejście, że co tam, konstytucja, ważne, co ja i moi kumple oligarchowie zrobimy, nie? Jak no tak. jest w Chinach no, i w Rosji. No jednak Niemcy są w Konflikt no i... cywilizacyjny, a no. No, Niemcy tak, też ja na mam... pewno, jak porównamy z Rosją, bardziej przepracowały ten temat totalitaryzmu. Ich a to, też, a to też, I to też. To też, tak, jakiś tak. miarze jest ważne. Tak, tak, to no, też No nie wiem, to można, można, można rozmawiać, dyskutować. No Tabenę y uh -huh. y dostawałem y różne takie ostrzeżenia przed tobą, że uważaj z tym napierałą, bo jak z nim się nie będziesz zgadzał, to y będzie jakaś straszna wojna i nie wiadomo, co będzie. I tak dzisiaj chciałem ci powiedzieć o tym, y żeby chciał ch ch polemikę podjąć od na temat tego, czy Sykulski jest y groźniejszy niż Bartosiak. I ku mojemu zdziwieniu normalnie to przyjąłeś, więc, proszę państwa, z doktorem Piotrem napierały można normalnie po ludzku dyskutować i, i, i. Co wy tam piszecie jakieś głupoty, kurczę, wysyłają. Niech sobie piszą, co chcą, w każdym razie. Kwestia jest taka, że u mnie, u mnie wszystko się rozbija o to, czy. Ja rzeczywiście uchodzę za osobę kłótliwą w internetach. Wiąże się to głównie z tym, że ja nie mam, nie mówię przez, jakby to powiedzieć, przez aksamitne rękawiczki, tak, nie mówię przez kwiatek o ludziach, o których myślę, że mają zło wolę. Ja posądzam Bartosiaka o złą wolę, że on chce nas straszyć, że on chce zarobić na tym strachu, że on chce głosić najbardziej te warianty tego, co się może stać, te najbardziej groźne, czyli na przykład właśnie, że ktoś się tam dogada ponad naszymi głowami, że, albo że Chińczycy przejmą cały świat albo coś, dlatego że on wie, że strach się dobrze sprzedaje. Ja to uważam za złą wolę i ja uważam, że to co mówi, bo tutaj ktoś powiedział, że Bartosiak o Panu nie mówi a, i nie mówi, że Pan mówi jakieś wysrywy, jak ja A, mówiłem, to ja, to, ja to, też tak takim, taki Tak, takie Tak, tak ale, po, ale, po, ale poczekaj, daj mi skończyć. Mm. I nie mówi, że um, o moich poglądach, tylko mówi, że ich nie zna, czy tam coś. Zna, zna, tylko kłamie, że nie zna. To też dowód, jaki jest zakłamany. Ale przy okazji kwestia jest taka, że ja Różnica polega na tym, że ja rzeczywiście uważam, że to, co mówi Bartosiak, to są wysrywy. To, to jest po prostu pedagogika strachu jakiegoś. To nie ma nic wspólnego z, z jakimkolwiek rzetelnym przekazem. Zawsze uważałem tego człowieka za manipulanta i, i, i tyle. Natomiast Bartosiak może sobie o mnie nic nie mówić, bo mu się to nie opłaca. Albo mówić o mnie nawet uprzejmie, ponieważ no, ja zasadniczo staram się mówić to, jak widzę rzeczywistość. No więc do czego się można przyczepić. No najwyżej, jestem liberałem, a on nie na przykład. Co to, to, to za to, to jest jakby polityczne, więc nic innego, że tak, że tak jest. Natomiast jeśli chodzi o. Yy, natomiast yy, jeśli chodzi o. O, o Sykulskiego, no też, no czy, czy panią Wielomską, czy, czy profesora Wielomskiego, no to też widzę złą wolę, po prostu. Jak patrzę na ostatnie filmy Dylewskiego, to też widzę złą wolę, wolę zmanipulowania ludzi. Natomiast jak widzę ludzi o poglądach zasadniczo, bo my mamy inne poglądy tutaj z Krzysztofem, jak się zorientowaliście na pewno już, ale ja widzę, że ty chcesz rozgryźć to, jak sytuacja wygląda. To jest automatycznie nie mam nic w ogóle przeciwko i do każdej osoby, na przykład ludzie, którzy do mnie przychodzą, moi goście, ale także ci, do których ja przychodzę. Na przykład, dajmy na to, Marcin Birt jest socjaldemokratą. Szymon Gornowicz jest konserwatystą o poglądach trochę podobnych do twoich, chociaż on jest bardziej proniemiecki. Tutaj więc wszyscy ci, Zitko jest liberałem, Tokarz jest liberałem, Uba jest socjalistą ale są też właśnie prawicowcy też, także każdy z tych moich rozmówców, oni mają jedną cechę wspólną że oni mówią o świecie to, jakim się wydaje że świat wygląda, tu, tu jest dobra wola I, i mi nie przeszkadza to, że oni mają w większości w sumie inne poglądy niż ja, mi to nie przeszkadza bo tutaj właśnie jest o czym rozmawiać dopiero jak się mówi po prostu prawdę się chce powiedzieć, prawdę. Natomiast, jak, jak Bartosiak no, otwiera usta, to ja widzę jakiś teatr, po prostu. Ja widzę złą wolę. Jak ja, ja też lubię teatr, ale to ja mówię wtedy, że to jest teatr, nie? No tak, to, 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 to prawda. To jeszcze, jeżeli się da, to jeszcze na koniec bym, bym tutaj pokazał te programy. I tu y zwracam honor, bo spojrzałem na program z 2019 roku Konfederacji, jest program nowy. Nie wiem, czy ja jako gość tutaj czy, czy mogę to udostępnić? Chyba, chyba powinienem, powinienem móc. tylko ty chyba, tak. chyba musisz zaakcepto no? musisz zaakceptować. Yy, tak, ad to stream. Mhm, tak, o. już jest. Mhm. No i tutaj mamy. Przejrzymy sobie program Konfederacji. Ma on aż 24 strony? No to sobie przeglądamy. To jest pierwsza, to się nie liczy autografy liderów. No, to o dodatkowa wstęp jeszcze jest. Tak, rok 2020. Zapisał się w historii jako rok światowej epidemii. To już nie będziemy czytać całego, oczywiście, ale chcę przejść do. O, tutaj też następna strona. Jakie ładne zdjęcia. No, jednak mógłby być moim zdaniem ten program trochę bardziej. O, tu już jest. To, ten pan już nie jest w konfederacji i ten. Zobacz, że jednak tutaj to jest duża strata moim zdaniem tych, tych wolnościowców. Nawet tutaj ich promują w tym programie. Tak, teraz no, nawet patrząc z zewnątrz, o. obiektywnie wydaje mi się, że to jest duża strata, zwłaszcza z śnieża. On był przede wszystkim bardzo pracowity, taki z pasją. I co? niezależnie od tego, o, Nie? Tak wydaje, wydawał się, nie? No, no wiesz, tak wydawało rapor, się. Raport przygotował w sumie. No, no to nie jest tak źle. <laughs> Ale wiesz, no, ważne jest, jest że. Przepraszam, dobro mi. Nie, jasne, ale wiesz, za, zabawne jest też to, że w polityce trochę też jest ważne, jak są ludzie postrzegani. My na, na szczęście nie jesteśmy politykami i możemy sobie mówić, jak nam się po prostu wydaje, ale, ale no, tutaj jest to chyba istotne, że on jest takiego energicznego. Wiesz, na przykład <laughs> Mikke pojechał do Europarlamentu, gadał to mu Adolfie, jeżeli nie spał, nie? Jak nie spał, to nic nie gadał. Natomiast Dobromir zrobił dużo filmików, żeby zniechęcić do Unii Europejskiej, ale przy okazji też bardzo interesujących, żeby w ogóle poinformować. Tak, zrobił. To są pewne roboty, niedociągnięcia no. i słusznie, że o nich informował. O no, Korwin to, to na, na, na Krymie był, potraktowali go jak króla i on tam chyba rzeczywiście myślał, że jest królem. To taki wstydliwy epizod. No i to zobaczmy, jest ten program, ale to taki program, tak jak się kupuje. Książkę jakiegoś piłkarza, moja droga kariery i tam taka o, czcionka. Jak, jak kopłem piłę i się nie wyglebłem no, Pokonamy inflację, swoboda produkcji rolnej. No to są. Ale przejdźmy do polityki zagranicznej. Mhm. I będziemy teraz, to jest jakieś tak nie, mhm. Swoboda to polityki rolnej na razie chyba widzimy. Mhm przewiniemy No spokojem, ze jest... spokojem, bo to chyba nowoczesna, tak nie od razu nie od silna, razu armia. Mhm. No, według mnie jednak program powinien być bardziej szczegółowy. Rozwinie, mhm. por... Przeczytajmy kawałek o tej, przeczytajmy kawałek tego, wiesz co, bo to jest ciekawe. Tak, tak, tylko ja szukam o, tu jest. Polityka zagraniczna, o. Mhm. ludowy do kosza, podmiotowe stosunki z Ukrainą, nie dla imigracji socjalnej. Mhm. Po stronie mhm. Polski. No i dobrze. Mhm. Dobra pis chętnie używa patriotycznej i antyunijnej retoryki, ale praktyka działania partii rządzącej jest dokładnie odwrotna. Poparcie mhm. dla unijnego długu i unijnych podatków, realizowanie unijnej polityki klimatycznej i akceptacja krajowego planu odbudowy. Ta seria mhm. decyzji pokazuje, że rząd Morawieckiego we wszystkich ważnych sprawach zajmuje wobec Unii Europejskiej stanowisko uległe i tchórzliwe. I zwracam uwagę to co mówiłem, że tutaj pierwszym akapitem, najważniejszą rzeczą jest Unia Europejska, sprzeciw wobec Unii Europejskiej a nie to, co dzieje się na wschodzie, jednak. To jest dosyć znamienne. Tu Konfederacja się jako taka prawdziwa antyunijna siła prezentuje i nie wiem, czy można na tym daleko jednak ujechać, bo no raczej Polacy są antyrosyjscy bardziej niż antyunijni. No i tutaj no, czytamy, ja, by, ja, bym, ja bym doradzał konserwatystom na przykład bardziej się skupić na y, polityce Europy ojczyzn, tak według De Gaula, tak, czyli y, mniej tych międzynarodowych powiązań, więcej tych narodowych y, hmm. w odróżnieniu a, anty... E, antyfederacjonizm, to byłoby coś, a, a to, to tak jest trochę mało. No, co, co, ale, ale spójrzmy, że tutaj no jednak jest, no bądźmy szczerzy, jest ogólnikowy ten program. Ja nie wiem jak wyglądają programy innych partii, bo się skupiałem na, na tej ale według mnie program taki z prawdziwego zdarzenia, ja wiem, że nikt tego nie czyta, ale jednak Ważny jest mieć program z prawdziwego zdarzenia, z zapleczem eksperckim. Tutaj mamy Ukrainę. No, ja czytałem tylko PO i PiS-u, i one no, tyłka nie urywają, że tak powiem, ale są bardziej szczegółowe. tak. No i tutaj, co jest drugą najważniejszą rzeczą dla polskiej polityki zagranicznej, to relacje polsko-ukraińskie. I czytamy. Od wielu lat polska klasa polityczna nie zdaje egzaminu zbudowania podmiotowych relacji z Ukrainą. Wojna za wschodnią granicą obudziła u czołowych polityków wizję utworzenia państwa polsko-ukraińskiego. To nierealne koncepcje i nie kosztów, które musieliby ponieść Polacy. Myślę, że jednak no, nikt nigdy, nigdy takiego postulatu nie przedstawił, więc to jest tak jakby no, przeciwko im tak było. Napisał w politycepl taki artykuł. No, ale budzisz, o... to, budzisz to jest. Bał i... który współpracuje z Bartosiakiem, to są Mitomani, to, to nie są. Tak, ja wiem, ale, że oni ale... się gdzieś tam kręcą po, po, po obrzeżach PiSu, ale to są jednak pseudoeksperci Prezydent na 3 maja to, to było też zauważone w tych środowiskach, bo mi się wtedy też to nie podobało. Prezydent Duda 3 maja, właśnie mówił coś na temat takiej Unii, ta, takiej mhm. właśnie wspólnoty polsko-ukraińskiej, ale no jednak bądźmy szczerzy, to nie jest jakiś pierwszorzędny postulat, ten profesor nie istnieje, tak jak mówisz no. tego by się nawet nie dało zrobić to by było jak państwa, Ukraina to jest państwo z systemem prezydenckim Polska Polska nie i to wyszło od razu przy tym robieniu tej kopii tego serialu Sługa Narodu Sługa Ludu i tak mhm. dalej to od razu wyszło, że nic nie pasuje. Te kraje mają kompletnie inne tradycje polityczne. To jest nie do zrobienia w ogóle, jakby już tak dla sportu, taki, tak, taką, taki tutaj akademicko rozważać coś takiego. Tak. No i tutaj mamy też kwestię u, uchodźców z Ukrainy, socjalu i tak dalej. Konfederacja się temu sprzeciwia twierdzić, twierdzi, że tutaj jak jest... Ten, ten pomysł Gorska, mi trochę tak. wygląda jak zrażnięcie pomysłu koniec. De Gaulle'a i Churchilla, żeby... Już koniec? Ja myślałem, że jedny, jeszcze koniec. trochę będzie. Ojej, ojej. Nie, no chciałem, ba, ba, to, nie z, chciałem. Zobacz, no jednak... Polityka zagraniczna, to jest tak, nie dla imigracji ale, socjalnej. Ale, ale, ale poczekaj, poczekaj, wiesz co, bo chciałem dokończyć tą myśl, zostaw hmm. te to, 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 to stosunki z Ukrainą, to, tak, tak, zostawmy to jeszcze, zobaczmy to za chwilę, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że wydaje mi się, że wydaje mi się, że tutaj ta kwestia pomysłu takiego luźno rzuconego, żeby połączyć Polskę z Ukrainą, wydaje mi się, że to sobie Budzisz wymyślił, Gdzieś tam razem z Zychowiczem i Bartosiakiem mogli sobie to wymyślić, bo oni generalnie biorą przykłady z historii, biorą na przykład coś, najczęściej nie rozumieją w ogóle o co chodzi, na przykład Bartosiak ostatnio ciągle mówi o Kongresie Wiedeńskim nie rozumiejąc w ogóle o co chodzi i mówi, że Europa była potężna, najpotężniejsza w czasie Kongresu Wiedeńskiego, co jest w ogóle kompletna pstura, Europa była najważniejsza, przed I wojną światową, jeżeli tak można to w ogóle powiedzieć, bo nie było Stanów Zjednoczonych podczas kongresu wiedeńskiego, więc jak można powiedzieć, że od czego była Europa potężniejsza? No, no, Stany prawie nie istniały, prawie jeszcze. No to jak, potęga, jak nie istniały, no to w sumie można powiedzieć, no, jako chyba, potęga że... międzynarodowa no, nie istniały, były małym państewkiem. No Natomiast... Europa... Potęgą, w 1814 roku, natomiast no, można powiedzieć, że Europa była ważna przed pierwszą wojną światową, potem Europa się zaczęła mordować nawzajem, no to urosły tak, Stany Zjednoczone. Natomiast wyciągnęła wnioski Europa. Tak, językiem, tak, ale, ale jeszcze no, jedna rzecz, bo to mi ucieknie. To mi, to mi ucieknie, a to jest chyba dosyć ważne, że nie tylko Armię Nowego Wzoru tam od Cromwella, ale jeszcze ten pomysł, to mi wygląda na takie typowe. Ty, takie typowe, wiesz. De Gaulle i Churchill zaproponowali, jak Francja już miała trudności z odparciem ataku niemieckiego, żeby połączyć oba kraje. I wydaje mi się, że oni wyłącznie dlatego zaczęli tą dyskusję sądować, żeby się wszyscy właśnie zaniepokolili, podniecili, powstały programy za, powstały programy tak. przeciw i się dobrze sprzedawała ta ich. Głupia, tej głupiej książki, zarówno ta Budzisza i Bartosiaka, jak i ta Zychowicza i Bartosiaka. I tylko o to chodzi. I właśnie dlatego, ze względu na to tworzenie chaosu, niektórzy uważają ich za jakichś tam agentów chińskich czy rosyjskich, a inni, w tym ja, za po prostu złą wolę i skrajny egoizm i, i antypatriotyzm. Bo I materializm. Tak? I materializm, tak. Ale, ale to, to ciekawe. Czyli. Ja też często, jak zacząłem wyrastać z tych różnych teorii spiskowych, które naprawdę mogą człowiekowi namieszać w głowie, to zacząłem zauważyć, że często jest najprostsze rozwiązanie jednak zasadne, czyli chodzi o kasę. I mhm. nie o jakieś tam tutaj, tak jak z, z tymi robakami, że niektórzy myślą, że to jakaś właśnie taka ideologia, która nam każe, no, w jakiejś mierze pewnie są tacy ideologowie, którzy wyobrażają sobie, że przeobrażą ziemię na, na swoje jakąś tam modę, ale głównie chodzi o to, żeby zarobić, żeby rozreklamować te robaki, no i tam w internecie się pojawiają reklamy ktoś tam zawsze kupi, tak mi się wydaje, ale wracając tutaj, jeżeli mogę hmm. wrócić do kwestii programów i ja polityki nie, ja zagranicznej, mhm. to no jednak, no bądźmy szczerzy, obiektywnie to mówię, nie, nie złośliwie, bo wiem, że zarzucają mi tam złośliwość. No się nie przejmuj ten, takimi rzeczami. Ten, w ogóle. Ten, ten program jest po prostu, no, ja, jak to oceniasz w skali szkolnej? No raczej dwóch, dwuja, dwuja z plusem jak dla mnie, bo jest to program bardzo ogólnikowy i nie dotykający najważniejszych tematów. Dlaczego tutaj, tutaj nie ma nic o Rosji? Jak może być polityka zagraniczna, a mo, może coś ominąłem jeszcze, sprawdzimy, no ale ominąłem. No jest tak. 20. Jest o podmiotowych stosunkach z Ukrainą. O, o kulcie Stepana Bandery, żeby uznać, że się za ludobójstwo i tak dalej, zgadzam się z tym, ale to nie może być jedyny wektor w ogóle relacji polsko-ukraińskich. I też prawica, też konserwatywna prawica, powinna się interesować historią, i interesuje się historią. A w ostatnim czasie jedynym wydaje się, jakby się spojrzało na te jakieś tam prokonfederackie, różne, czy prosykulskie Inicjatywy, mm -hmm. że jedynym wy wydarzeniem historycznym, jakie miało miejsce w przeszłości, była rzeź Wołyńska. Mówmy na przykład o operacji polskiej w mm -hmm. 1937 roku. 11 sierpnia będzie rocznica podpisania przez Nikoła Jeżowa. Przecież ile tam wymordowano też Polaków? Mm. No to mają przecież Rosjanie mają na. o Katyniu. Ale jednak, moim zdaniem, to właśnie też. To jest, to jest trochę też wina tak zwanego. O, zwane, o, o, drugi, o drugi... polityce historycznej Putina nic, przecież on kłamie, że myśmy trzymali praktycznie z Niemcami. Tak. Tutaj... To jest w ogóle kuriozalna sytuacja. Zychowicz z jednej strony mówi, że szkoda, że nie trzymaliśmy z Niemcami, a z drugiej strony yy, tutaj jest, że Rosjanie mówią, że no tak. trzymaliśmy. O, I tutaj zasadniczo no, ten, ten, program, ten program nie jest poważny moim zdaniem i, i... Tak jak powiedziałem, ja oczekuję sformułowanie jakiejś programu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, z prawdziwego zdarzenia, i wreszcie odważnie, niech oni powiedzą, co myślą o Rosji, bo tutaj mamy takie udawanie, że Rosja nie istnieje. To tak jak czasem Sykulski mówi, zresztą cały czas, tak mówił, i ja się też na to da dawałem nabrać, że cały czas mówił o Ameryce tak, i, i że, że jest gdzieś tam zło, Ameryka taka i taka, ale no jeżeli się mówi o Ameryce o Stanach Zjednoczonych, że coś tam złego mhm. zrobiły, to porównajmy to do innych, do Rosji, właśnie, a nie wybiórczo pokazując jakieś tam, tak, mankamenty Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o o wiele większym złu, które robi Rosja. I mhm. jeśli chodzi o prorosyjską konfederację, ona nie jest bezpośrednia, tak? Mhm. Jeżeli byśmy teraz powiedzieli, teraz nawet. Mhm. No właśnie. I ona nie jest bezpośrednia, ale jednak. Ja tak dziś, dzisiaj się zastanawiałem, jak się przygotowywałem do tego programu, jak, jak ugryźć temat prorosyjskości Konfederacji, bo no, na pewno Konfederacja jest najmniej antyrosyjska ze wszystkich partii, skoro najmniej antyrosyjska, no to można powiedzieć logicznie, że jest najbardziej prorosyjska. Tak. Jednak ka, każdy z tych praktycznie liderów miał jakieś kontakty z Rosją. Tak? Ja oczywiście nie chcę wyolbrzymiać, że ktoś powie, że... No bo Udzielanie wywiadów dla Sputnika to oczywiście nie jest do, jakikolwiek dowód czy przesłanka, że ktoś jest jakimś agentem. Ale jeżeli Chyba, że regularnie ten... i tylko. No, no, oczywiście, ale mówię o takiej jakby jednorazowym. Hmm. Tym, no, ale hmm. mimo wszystko coś to tam może też yy, coś mówić. No. Jeśli chodzi o Korwina, to te jego wy... to jest praktycznie prorosyjski polityk. Ja pamiętam, kiedy z nim robiłem wywiad yy, w 2019 roku po klęsce Konfederacji w wyborach do Europarlamentu i to był dobry wywiad, on bardzo dużo wyświetleń też zrobił. Ja go wprost tak przyszpiliłem, po co on to mówi, te wszystkie rzeczy na temat Hitlera, to nie pomaga, no, panie, panie prezesie, nie, przecież po co o tym mówić, to, to jest bezsensowne. On nie udzielił jakiejś satysfakcjonującej odpowiedzi. Ale tam pojawił się temat Rosji, i on powiedział wprost, że jesteśmy opcją prorosyjską. I wtedy Gazeta hmm. Polska następnego dnia wydrukowała ogromny taki, właśnie na, na całą stronę K Korwina, hmm. tytułową. I ten cytat, i rosyjskie media również zacytowały. No, wiadomo, że... oni to tam nawet jak Sikorski coś tam powiedział. Wiesz, co. Ja bym się chciał też się odnieść cieszył. do tej deklaracji, którą mamy tutaj wyświetloną, tak, To jest deklaracja ideologiczna Partii mhm. Nowej Nadzieja, bo już właśnie tutaj mieliśmy konfederację. To... to są poszczególne partie. O, ale właśnie, z, 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 tak, tak. Tutaj jest Nowa Nadzieja, tak. Właśnie. No najpierw jest ten zasada ulpiana do rzeczywiście, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Tylko, że ona tutaj nie jest powiedziane, jak oni sobie to wyobrażają, bo jest tylko wyłącznie hasło. To, to jest hasło rzeczywiście liberalne. Potem mamy o etykce chrześcijańskiej, która jest włożona do liberalizm, wolność, prawo. To jest bardzo dziwne, ponieważ etyka chrześcijańska nie jest sprzeczna ze sprawiedliwością społeczną, wręcz przeciwnie. ale tak, to jest wykoślawienie, wykoślawienie przez Korwina yy, tego. Etyka chrześcijańska jest misem po... est miser res sakra czyli biedak rzeczą świętą więc jak najbardziej jałmużna pomoc socjalna jest zgodna z etyką chrześcijańską ja to jest jestem też akurat... korwina, tak. że sprawiedliwość tak. społeczna to nie ma czegoś takiego sprawiedliwość społeczna i tym się różni sprawiedliwość społeczna od sprawiedliwości czym krzesło elektryczne od krzesła no tak jest... ja, ja znam no, znam znam no. no ale ale są... takiego to jest... jednak bo no, no, musi być moim zdaniem politykopulizm. populizm. Musi być wrażliwy tak. społecznie, jakoś na, na problemy Polaków. No, to to, to nie, nie, nie oznacza gospodarki centralnie planowanej I, i to pojęcie socjalizmu jest w sposób ordynarny nadużywane. Tam ktoś dostanie zasiłek, koroniówkę, to już jest wielki socjalizm. No, bo rozumiem, że właśnie mamy się przenieść do XIX wieku. i Bezrobotni mają zdychać pod płotem, żeby społeczeństwo się oczyściło. No, to nie są normalne poglądy, bądźmy szczerzy. Prawo własności absolutnej, ja się tu jak najbardziej zgadzam, z tym jednak zastrzeżeniem, że czas, czasami są takie sytuacje, że na przykład musimy rozdać trochę socjalu, ponieważ ludzie będą tracić swoją własność, ponieważ ludzie doprowadzeni do ostateczności będą ich po prostu rabować. Więc odrobinę socjalu chroni własność e, e, prywatną, a nie e, zagraża jej. Więc tutaj jest to, jest, to jest kolejna taka sprawa, która dobrze wygląda jako dogmat, ale źle wygląda jako podstawa realnej polityki. Więc ja bym powiedział, że tu już na etapie deklaracji ideowej mamy ten problem, dlaczego tak mało konkretny i mało życiowy będzie ten program, bo no nie ma uznania realnego świata, realnych problemów. Jeżeli mamy na przykład coś takiego, że jest powódź i ta powódź niszczy własność prywatną mnóstwa osób, to musimy się opodatkować, żeby strażacy to odpompowali, tak? bo zostanie zniszczona własność. Ale nie, nie, my nie możemy się opodatkować. No to dobrze, to jeśli nie możemy opodatkować, to wtedy... No to przyjedzie. tą własność prywatną po prostu. No. To, jest, to, to, no to jest po prostu takie nieżyciowe podejście do sprawy, bo ja też jestem za tym, żeby własność prywatna była chroniona, tylko ona może być, musi być chroniona w sposób życiowy, nie? Bo ja, jestem, ja jestem oczywiście liberałem, jestem także liberałem społecznym, nie tylko ekonomicznym, ale ekonomicznym też, więc. Kiedyś moglibyśmy zrobić taki program, taka wymiana poglądowa. No, jasno. O, o poglądach no, w ogóle taki dialog gospodarki. liberała z konserwatystą to, to dobry no. pomysł, generalnie. I tutaj, no tutaj są takie uh -huh. korwinowe różne rzeczy. Uh -huh. Ruch Narodowy to jest tutaj uh -huh. program. No, już można powiedzieć z prawdziwego zdarzenia aczkolwiek tak. to jest kwestia też tego jak ma ten program być napisany, czy to ma być bardziej esej bo tu mamy taką formę eseju mhm. czy jednak ma być bardziej taki techniczny oparty o jakieś wyliczenia o jakieś statystyki, no tu mamy troszkę formę eseju, więc tutaj mój jest przytyk ale no znowu spoglądam na politykę zagraniczną i tu mhm. mamy na przykład e, mit Jagielloński jest e, odrzucany Mhm. Ale to jedną, dobra, jedną, jedną rzecz chciałbym. Gdzie to było? Co jest, co jest naszym zagrożeniem? Ruch no, na Mitia chyba musi być odrzucony, prawda? Bo Dmowski krytykował to zwracanie się na wschód tak, i to, tak, tak, tak. to pseudopanowanie nad tych przestrzeniami słowiańskimi Odbudujmy między morze, panie doktorze, więcej wiary w spuściznę, dziedzictwo nasze. Tylko, że akurat Międzymorze to nie dziedzictwo, tylko nowy pomysł, ale okej. Okay. Tak, znaczy, trójmorze to tego. A Międzymorze już to, to wcześniej funkcjonowało. Wielka Polska, Ziemkiewicza, od Bałtyku do drugiego i do trzeciego morza. Co ja tu patrzę? Ale ja chciałbym taką dyskusję przeprowadzić. Ja będę za Międzymorzem, a ty możesz być przeciw. I sobie porozmawiamy. Mhm. No ten, ten, ten główny niemiecki... problem z nim to nie jest to, że to jest e, niesłuszne, tylko że to jest trudne bardzo. Trudne, bardzo. No, trochę trochę Mało... tak, utopijne, trochę. Ale ja jestem marzycielem. Aha, tam jest. O, co jest fundamentalnym no, myślę, zagrożeniem. Tego by się dało, bo ja pamiętam, że jak Austria do tego dołączyła, to zacząłem wierzyć, że może się tam coś uda. Rzeczywiście. No zobaczymy na ile to. Ja myślę, to... że jakiś tam, jakiś tam fragmencik tej idei się da zrealizować, ale za grubo to idzie. No tak. O, to jest to, co mhm. chciałem zasytować. Co jest mhm. zagrożeniem dla przyszłości polskiego narodu. I to mhm. jest niestety właśnie to myślenie, z którego ja się na szczęście wyzwoliłem, jak widać ono jest obecne nie tylko u Sykulskiego, czy tam nieszczęsny Putin, przepraszam, Pitoń u, u tego u Sebastiana Putina nie tylko jest, ale również w, w programie ruchu narodowego. Natomiast fundom i uważam, że to jest do zmiany, i to jest konstruktywna krytyka z mojej strony, żeby tam się z ruchu nie poobrażali. Bo zasadniczo Konfederacja jest przyzwyczajona, że jak ktoś ją krytykuje, to to lewactwo, i ten. Tutaj jest konstruktywna krytyka merytoryczna. Natomiast może bardziej, bardziej. Chociaż, chociaż tutaj te połajanki z zachodu no, częściowo są słuszne, no bo y, tutaj PiS rzeczywiście narusza sporo standardów sądowych, mieli uleczyć sądownictwo i raczej je zamienili jeszcze gorsze, nie? No nie może być upolitycznione w sądownictwo, to na pewno choć teraz też nie nie będzie. Jest Jakże no, tak, ze służbą zdrowia, no, co by się nie zrobiło, to i tak będzie. Niedobrze, ale przeczytajmy. Mm -hmm, fundamentalnym mm -hmm. zagrożeniem dla przyszłości polskiego narodu po roku 1989 to są mocne słowa. Dla jego przetrwania i rozwoju stało się bezkrytyczne przyjęcie modelu modernizacji zaproponowanego mm -hmm. przez Zachód. Polska ciężko doświadczona, czyli jakby Zachód jest tutaj tym zagrożeniem mm -hmm. na, 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 największym, fundament, niebyt, fundamentalnym. Mm -hmm. tak. Polska mm -hmm. ciężko doświadczona w czasie II wojny światowej. A następnie kolonizowana ideologicznie przez półwiecze sołowieckiego komunizmu, znalazła się pod nową presją, tym razem ze strony globalizmu i nowej kolonizacji o charakterze gospodarczym, politycznym oraz, co najistotniejsze, kulturowym. I powiem szczerze, że, że ja tak przez długi czas myślałem, przez kilka lat, tak postrzegałem rzeczywistość, że zagrożenie główne to jest to, którego nikt właśnie nie dostrzega. A tutaj prawica alarmuje, nikt nie chce słuchać, a przecież my wam mówimy prawdę. Czemu wy nie słuchacie? Tu jest zagrożenie globaliści. I oczywiście nie podchodzę bezkrytycznie do Zachodu, absolutnie, ale. No, nie mnie uważam za... taki pogląd archaiczny? Jest, jest pogląd... nie zawsze w takich deklaracjach o Zachód równa się globalizm. Najbardziej mnie dziwi to, że przecież Chińczycy też robią globalizm. I robią go po swojemu, i na przykład czynią sobie poddanymi te kraje, które są bardzo ciężko już zadłużone, nie mają, mają zerową możliwość spłacenia chińskiej pożyczki. Chińczycy i tak, i tak ją udzielają, tej pożyczki, a potem wycyganiają, mówiąc brzydko, Jakieś bazy, kopalnie, i tak dalej, za pół darmo lub darmo, bazy wojskowe jak od Pakistanu, czy kopalnie jak od Paragwaju, i de facto te kraje są skolonizowane i właśnie zglobalizowane przez Chińczyków. Ale jak Chińczycy to robią, to jest okej, okay, nie? Ja tutaj... nie pytam tego, dlaczego niby ten Zachód to jedyny globalizm, bo jak spojrzymy na Afrykę, no to globalizm wprowadzają bardziej Chińczycy obecnie, w Afryce na przykład. Też tutaj jest taki fetysz, zauważam relacji bilateralnych, uh -huh. odrzucenia jakiegoś, tak ja to interpretuję, że to jest pewnego rodzaju uh -huh. zwątpienie w społeczność międzynarodową, bo to już się kojarzy właśnie uh -huh. z rządem światowym jakimś tajnym, iluminackim uh -huh. i relacji bilateralne, uh -huh. ale to, to jest, nie wiem co o tym myślisz, ale to może być niebezpieczne, no bo to tak samo Rosja powie, my z Ukrainą prowadzimy relacje bilateralne, akurat mamy kryzys pewien, no ale nie wtrącajcie się tam społeczności międzynarodowa, bo tak, tak samo Niemcy przecież występując z Ligi Narodów ogłosiły, że, że to już było no, zasadniczo, także będą... Goebbels powiedział, bilaterali. że to nasi obywatele wyznający judaizm i nic wam do tego. tak? Mhm. No właśnie, dzisiaj jednak jesteśmy no, w, 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 w Innej epoce trochę. Ja bym powiedział tak: bilateralne stosunki to nie ma w nich nic złego, natomiast te wielo-multilateralne to jest oszczędność czasu po prostu, często, mm. bo po prostu i tak na tych konferencjach międzynarodowych, które są takie jako pokazywane jako multilateralne, tam jest zawierane mnóstwo bilateralnych umów. Ale więc tu to jest taki trochę pseudokonflikt między jednym a drugim, ale tutaj Czyli chodzi, chodzi o, o feteryzację fetysz, tego. To... Chciałem ja jeszcze, chciałem jeszcze do tego się odnieść, bo tu jest tak, nie, Chińczycy nie robią globalizmu, bo do tego trzeba mieć dominujący przekaz kulturowy, gigantyczne korporacje, które są cichym orężem rządów, a nie tylko kasę. No więc tutaj Nicze. nicze. To, daj, daj sobie powiedzieć, <laughs> że Chińczycy daj sobie powiedzieć nicze, że Chińczycy. Robią jak najbardziej globalizm, rząd wspiera bezpośrednio firmy takie jak Huawei, a na zachodzie nie wspiera bezpośrednio swojej korporacji. Rząd, Chińczycy mają dominujący przekaz kulturowy, bo świat to nie jest tylko Europa i Chiny skolonizowały jak najbardziej przekaz kulturowy w takich krajach jak Turcja, w takich krajach jak like Algieria, Maroko, Sudan, Czad, Brazylia i tak dalej. To tylko my tutaj na Zachodzie ulegamy takiemu złudzeniu, że Ameryka jest bardziej dominująca. Ameryka jest bardziej dominująca kulturowo w jednych rejonach, a Chińczycy w drugich, i to, to jest tak nieżyciowe podejście, tak europocentryczne i właśnie takie skoślawione na zachodnie, na zachodnie właśnie paradoksalnie. To jest troszkę tak jak marksiści zawsze mówią, że Zachód o wszystkim na świecie decyduje, bo marksiści zawsze tak uważają, że USA odpowiadają za wszystko, co się na świecie dzieje, jednocześnie pokazują, jak żałośnie zachodniocentryczni są. Bo to, ciekawe, to jest taki paradoks. Tak, paradoks. Tutaj, tutaj jeszcze przeczytam. Elity rządzące naszym państwem po roku 1989 jednowymiarowo sformatowały naszą politykę zagraniczną poprzez podporządkowanie jej nadrzędnemu celowi integracji z zachodnimi strukturami międzynarodowymi, Unia Europejska i NATO. Ja pamiętam też właśnie jakby łykałem tego rodzaju argumentację, mówiąc kolokwialnie, bo mi to się nie wiem, z punktu widzenia takiego antysystemowego, takiego też antyzachodniego wydawało takie niewłaściwe, że co my tutaj Podporządkowujemy się tego zachodowi, suwerenną politykę powinniśmy prowadzić, a nie lewactwo, bo też patrzyłem bardziej ideologicznie na to wszystko, a no ale z dzisiejszego punktu widzenia, no to ta polityka okazała się słuszna, zwłaszcza tutaj NATO, no, gdybyśmy teraz nie byli w NATO, to cel ten traktowano i nadal traktuje się w sposób bezalternatywny, no, okazał się bezalternatywny, i tak dalej i tak dalej. Polska musi odzyskać suwerenność w wymiarze kultury i obyczajów, stanowienia prawa, gospodarki oraz dyplomacji. To jest pytanie, na ile dzisiaj nie mamy tej suwerenności, bo tutaj no, diabeł tkwi w szczegółach. To są takie hasłowe, bardziej rzeczy, tak. Odzyskajmy suwerenność. No, jasne, brzmi dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach. I tu mamy, by to zrealizować, potrzebujemy odzyskać zdolność do podmiotowej gry politycznej i dyplomatycznej na arenie międzynarodowej. Dominację mocarstw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Niemiec, musimy równoważyć poprzez poszukiwanie pól współpracy z Chinami oraz Rosją. No, i odzyskanie realnej podmiotowości na arenie międzynarodowej wymaga prowadzenia przez polskie polityki wielowektorowej. Kochani z ruchu narodowego, koledzy, wykreślić to z programu. To już jest, to już nie powinno tego tutaj być. To jest jakieś, jakieś nieudopatrzenie. No, ten program jest do zmiany. I to jest, uważam, tak może troszkę podsumowując tę całą moją ocenę, naszą ocenę. Konfederacji to jest właśnie główny problem wydaje mi się teraz Konfederacji Prze... to co teraz przeczytałem no to zgodzimy się, że potrzeba absolutnej redefinicji bo z takim programem nie można iść do wyborów bo nic z tego nic z tego nie będzie po prostu nie będzie niczego poważnego nie można traktować poważnie jakikolwiek partii, która mówi dziś, że poszukuje współpracy z Rosją bo to jest no, sykulskrzydło. Ja, ja, ja uważam, że Chiny to jeszcze jest gorsza, gorsza rzecz niż Rosja. Nawet w obecnej chwili, ponieważ Chińczycy, Chiny, to przypomnę, bo to Polakom często to umyka. Chiny stosują karę śmierci i to w tym nie ma jeszcze nic złego przez sam fakt, ale oni stosują ją w liczbie 5000 osób rocznie. To jest tyle, co w USA w w ciągu ostatnich um, wielu, wielu dekad. Nie? A mimo to, i, i tam można zarobić kulkę w tył głowy za to, że się szmuglowało gdzieś samochody, Krzysztofie. To jest taka, więc oni mają, zabijają więcej ludzi, własnych swoich obywateli, niż Rosjanie na Ukrainie. I oni to robią w czasie pokoju. W czasie pokoju jest normalny pokój, normalny ład, tak niby. Więc to jest, bardziej zbrodniczy, to jest bardziej zbrodniczy rząd niż rosyjski, a nie mniej. To, że Chińczycy mają kilka ładnych wieżowców i że są tacy w ogóle w garniturach, bardziej a Rosjanie nam się kojarzą z wódą i coś tam, to, to, jest, to jest tylko tamta powierzchnia, to jest ten pozór. Więc dla mnie znacznie bardziej ohydna jest chęć współpracowania z Chinami jeszcze i dużo głupsze, bo Rosja jest słaba ekonomicznie. I można czy znaczy ona wiele nie może zaszkodzić ekonomicznie, ona może zaszkodzić politycznie wyłącznie i wojskowo. Więc y, moim zdaniem, Chiny są dużo bardziej niebezpieczne tak, pod tym tak. względem, takim czas, jak mówimy o czasach pokoju, takim normalnym w cudzysłowie funkcjonowaniu. Natomiast y, natomiast no tutaj ta kwestia równoważenia y, Niemiec czy USA. No ja bym powiedział tak. Równoważenie na przykład kontaktów biznesowych z Niemcami i kontaktów militarnych z USA odbywa się i PIS to wprowadził. I PIS robi już to, co oni się tutaj domagają. To jest zakup koreańskich czołgów na przykład. To jest właśnie to. Południowa Korea, Japonia. To są Brazylia, Meksyk, to są kraje, którymi się równoważy wpływ zachodu. Albo żeby nie tylko Niemcy mieli tutaj swoje Lidle i Aldi, ale żeby były też inne, żeby były hiszpańskie markety, włoskie i tak dalej. Tutaj i tak jakieś ulgi dać. Coś takiego to by było równoważenie. a Dlaczego ciągle jest ta Rosja i Chiny? Dwa bandyckie kraje, jeden morduje własnych obywateli, drugi morduje Ukraińców w cholerę z nimi. Meksyk, Brazylia. Zobacz, na przykład, Hiszpania od, 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 od się odradza powoli dzięki temu, że współpracuje z Ameryką Łacińską, na przykład. Tacy z nas, katolicy mhm. i to i nic. Nie? No właśnie, tam mamy. Um, Co chciałem powiedzieć, ale wyleciało mi głowy. Okay. Jeszcze tutaj mamy program Konfederacji Korony Polskiej. To dam ten ekran. I tutaj muszę powiedzieć, że Konfederacja Korony Polskiej. Ma najbardziej okazały ten program. Możesz tutaj dać? Tu. To... Chyba, się... Chyba się wyciszyłeś. I tu mamy dosyć obszerny program, taki naprawdę bardziej szczegółowy. Polityka zagraniczna, chociaż też mogłaby więcej zajmować. I to jest też ciekawe, że. Żądamy zaprzestania angażowania autorytetu państwa polskiego do realizacji obcych interesów sprzecznych z polską racją stanu, co miało miejsce w sposób szczególnie widoczny w działaniach rządu polskiego wobec Ukrainy, Iranu i Białorusi. Co ty na to, na to zdanie? Czy to były. Ta polityka wobec tych trzech krajów była czy jest sprzeczna z polską racją stanu? Iranu, my nie mamy żadnej polityki wobec Iranu. Chodziło pewnie o tę konferencję z 2019 roku. Jeśli chodzi o politykę wobec Białorusi, to prawdopodobnie chodzi o to, czy Polska próbuje jakoś podminować Łukaszenkę. No to reality check jest taki, że nie, nie próbujemy od jakiegoś czasu podminować reżimu Łukaszenki, na nie? co narzeka opozycja białoruska, że jej nie wspieramy. Więc to jutro będę jest... miał okazję zapytać Pawła Łatuszkę. Jest Byłego ministra. Jest coraz Kiedyś było to tego, znacznie silniej, jak rządziło jak, jak, jak rządziło PO, to rzeczywiście y, ingerowaliśmy w sprawy Białorusi, wspierając tamtejszą opozycję. Co Może tu ja, chodzi ja, o wsparcie to, protestów to... z 20 roku. Hmm? Jeszcze raz? Może tu chodzi o wsparcie tych protestów Antu z 20 roku. Tak, no wsparcie raczej medialne niż organizacyjne. W dawniejszych czasach to rzeczywiście tego poczobuta i innych trochę tam wspieraliśmy, a, mm -hmm. a to to było takie raczej kosmetyczne dopingowaliśmy medialnie, ale no, wydaje mi się, że to jest takie, jako, jaka polityka względem Iranu? Czy Iran produkuje coś, co warto, żeśmy mieli? Nie, nie za bardzo. Nie ma punktów styczności, więc w zasadzie na nas nikt nie wymógł zawieszenia kontaktów z Iranem. Więc więc po prostu nie za bardzo są te kontakty i tyle. Tak to tutaj, wygląda. Tutaj jest jeszcze odnośnie tych relacji uh -huh. dwustronnych. Uważamy, że pol Polska nie powinna cedować całego ciężaru prowadzonej przez siebie polityki na organizacje międzynarodowe, w których jej głos nie zawsze jest należycie uwzględniany, lecz musi prowadzić aktywną politykę opartą na relacjach dwustronnych. To jest zarówno z naszymi najbliższymi sąsiadami, jak i kluczowymi mocarstwami regionalnymi i światowymi. Te kluczowe mocarstwa to akurat tutaj nie, nie napisano, które, ale też można się domyśleć, że nie, nie tylko USA. Tak. Chcę powiedzieć, że no, oprócz tutaj tych właśnie takich. Tego konfederacyjnego rysu, jednak antyzachodniego w jakiejś mierze, w tych programach, to ten program Konfederacji Korony Polskiej wydaje się najbardziej dopracowany, najbardziej szczegółowy i bardzo mi to nie, licuje, nie, nie pasuje do na przykład wizerunku Grzegorza Brauna, który no, można o nim wiele rzeczy powiedzieć, ostatnio o jego zachowaniu, ale. Na pewno nie to, że tworzy jakiś poważny wizerunek własnej osoby, a tymczasem potencjał jest w Konfederacji Korony Polskiej. Tam jest dużo ludzi ideowych i mhm. ostatnio miała miejsce ciekawa sytuacja. Odeszło sporo osób, z tego co, mhm. co wiem, z młodzieżówki Korony, bo tam przyszło kilkanaście osób takich, czy nawet więcej. Młodych, ciekawych, perspektywicznych, ideowych przede wszystkim ludzi, mhm. bo Konfederacja Korony Polskiej akurat jest pod względem takim ideowym, czyli nie wiem, w jakiejś mierze też moralnym, jest na najwyższym chyba poziomie, wydaje mi się, z tych trzech partii, ale niestety, no tutaj w tej sferze intelektualnej jest problem, czyli tam się jest bardzo popularna tak zwana szuria. I największe natężenie Wyznawców teorii spiskowych jest właśnie w Konfederacji Korony Polskiej. I są takie sytuacje, że na przykład ktoś przychodzi do ruchu narodowego, do koła jakiegoś lokalnego i chce się zapisać. No i, i są, zawsze są rozmowy takie sprawdzające, właśnie czy to nie jest jakiś szur, bo tam w ruchu narodowym, w pozorom jest dosyć mocny antyszuria, tylko właśnie oni z przyczyn pragmatycznych tym się nie afiszują. I często tak jest, no, że przychodzi jakiś gościu, no okazuje się, że nie, no to, to nie nadaje się, no gościu jest odleciał. A tam parę tygodni później w Konfederacji Korony Polskiej nowy działacz, ten sam człowiek. No i to tak trochę... no, no, no może, może to jest efekt tak zwanej krótkiej ławki, nie? że się orze tymi, któż, którym się da. Tak, ale to też jest działanie, śmiem twierdzić, właśnie tej, to, tej wymienionej osoby przeze mnie, czyli Włodzimierza Skalika, który najprawdopodobniej właśnie woli nie wiedzieć czemu, takich tak zwanych szurów, a ludzi jakichś aktywnych, takich właśnie prezesa młodzieżówki Dawida Jankowskiego, naprawdę rezolutny chłopak, no to to się tam po prostu jakoś niszczy, tak? czy wyrzuca, czy, czy, czy jakoś tam tłamsi. I, ale ci młodzi ludzie, którzy przyszli właśnie do, do Konfederacji Korony Polskiej, oni byli bardzo ideowo nastawieni i zobaczyli po prostu od środka, że tam albo jest szuria, albo właśnie prorosyjskość. Dla nich to jest nieakceptowalne, bo, bo to bo po prostu mają głowę na karku. Ja miałem, miałem wywiad z Mirą Piłaszewicz i to właśnie było w, ona no. z, tam z powodów raczej tych, tych medyczno-pandemicznych, że tak powiem, mówię najbardziej ogólnie, jak się da, żeby boty YouTube'a nie zareagowały Natomiast zawsze możesz tak, się przenieść na Bambaja. Tak, i całych, całych trzech widzów tam mieć, albo pięciu. Nie, nie, no daj spokój. Ale w ogóle jeden materiał, który ja nagrałem w realu, to on się pojawił na -Baju, Bambaju, no. tak swoją no. drogą. Ale powiem że ja wtedy. Yy, yy, ale, yy, yy. ale wiesz, oni mnie, oni mnie pytali o edukację, nie? Ja mówiłem, tam głównie Gierskiego, gadałem. Ja tam głównie gadałem o edukacji, gadałem o mitomani i o tym, że ludzie nie czytają książek i potem dają się nabrać na takich Bartosiaków. O nie nie wspominałem, bo wiedziałem, że różnie może to być tam przyjęte. Mm -hmm. No, potem tam ci, co mnie nie lubią, to zaczęli mówić, że ja jestem prosykulskowy, jakby nie widzieli moich 20 filmów, gdzie krytykuję Sykulskiego, bo mam więcej filmów, gdzie krytykuję Bartosiaka. No dobra, no to, jest, to niedługo będziemy, ja to ja się... będę musiał ważyć na wadze, wiesz. A co, a, co sądzisz, a co sądzisz o tym? Zobacz, bo to o to cię chciałem spytać, o to. Czy to w ogóle są programy polityczne i to raczej manifesty pobożnych życzeń? Bo, bo tutaj rzeczywiście nie ma za bardzo jak to zrobić. To, 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 to są ogólniki. No i Konfederacje Kolonii mhm. Polskie jeszcze są jakieś tam szczegółowienie, ale m, moim zdaniem, wiesz, co, jak, my byśmy siedli we dwójkę, czy tam w, jeszcze z jakimiś ludźmi łebskimi i, i, i byśmy kurczę, przez weekend przeanalizowali problemy, tak prawdziwe problemy współczesnej Polski. Jeszcze jakichś mhm. ekspertów, może by się tam zdalnie do tego do, zatrudniło czy zaangażowało to by, to by był no, program z, nie wiem czy z prawdziwego zdarzenia, myślę, że tak ale na 100% o wiele lepszy niż program, nie wiem, całej tej konfederacji czy, czy poszczególnych y, członów, na pewno bardziej realistyczny, ale też no, kiedyś też myślałem, że to nie jest ważne, tam jakiś program to liczy się tam, żeby do ludzi dotrzeć ale uważam, że w jakiejś mierze istotą jednak polityki jest to, co się chce zrobić, czyli właśnie... Tak, bo tutaj, bo tutaj mamy na przykład takie, takie, wiesz, na przykład Związek Radziecki też miał kolonie, to byli Syber, ci Syberiacy, których oni podbili. My mieliśmy kolonie, to, były, to byli ci Ukraińcy, Kozacy i tak dalej, to też były kolonie. Natomiast my lubimy, sobie wymyśliliśmy kiedyś w PRL-u i w Związku Radzieckim, wymyślono sobie, że żeby był kolonializm, to muszą być statki i musi być morze. No, sorry, ale to tak wcale nie jest. I dzisiaj ja widzę powtórzone to jeszcze raz, że globalizm to musi być amerykański. Bo co? Bo, bo Amerykanie mają czapki z Daszkiem i globalizm jest popkulturowy, a Chiny nie są popkulturowe? Też są popkulturowe, tylko zamordystycznie popkulturowe. To w ogóle nie, to są takie, wiesz, hasełka, takie głoszenie dla głoszenia, a no faktycznie nie, nie ma tego programu w programie. No. Nie ma i tutaj kuleje no, co zrobić z, z tym, że sieć energetyczna nam może paść, prawda? Prądu i tak, uregulowanie to, to wisły. Poważ, poważ, poważne, poważne sprawy, właśnie no. takie, które no, niewygodnie się pewnie głosi, bo nie są najbardziej interesujące dla gawiedzi, tak mówiąc brzydko, ale nie można tego opuszczać. To świadczy o jakiejś jednak indolencji takiej, jeśli chodzi o zaplecze eksperckie Konfederacji i uważam, że tu jest dużo, dużo do poprawy i przede wszystkim ta polityka zagraniczna. Trzeba nowej, jakiejś takiej konserwatywno-prawicowej zredefiniować tę politykę zagraniczną, I, i, ale przede wszystkim to jest ich sprawa, no bo muszą się określić, czy są za tym, co robi PiS, czyli Wektor USA, no bo jakie mamy inne wyjście jednak, czy są za jakąś wielowektorowością i, i, i diabeł tkwi w szczegółach. Jak mówimy wielowektorowość, to co to znaczy tak naprawdę? No, raczej, to tutaj raczej się wiadomo. pojawił kolejny mit wielowektorowości. To jest kolejne założenie, że USA dominują i rządzą światem, a Chiny chcą tylko rządzić w swoim rejonie. To jest jakby oczywiste dla wszystkich. Napierała jaki ty głupi, że ty nie rozumiesz. To jest typowe. Napierała, właśnie widzi jak świat wygląda. I ja powiem ci Krzysztofie, że USA panują troszkę nad Europą. Troszeczkę opiekują się tak. Mówią nam trochę co mamy robić, czasem słuchamy, czasem nie. I to mam na myśli Berlin, Warszawa, Paryż, wszyscy, Madryt, wszyscy. Troszkę słuchamy, troszkę nie. I Ameryka panuje trochę nad zachodnią hemisferą. Czyli nad obiema Amerykami. I tam zasadniczo ciężko takiej Brazylii powiedzieć. Bo, no, powiedzieć. Ale jak USA, mówisz o planowaniu polity, politycznym czy ekonomicznym. Jakimkolwiek, czy... jakimkolwiek, no to... ale żeby USA nawet tym Indiom powiedziały Indie, do nogi. Nie handlujemy z Rosją. I co robią Indie? Grafit. Do, ro, z no Rosji. chyba no, Są jednym z Rosji. najbardziej. No, no, nie, no, nie, krajów, no tak. nie ma, ale posłuchaj, Krzysztofie, no nie ma no. tego. Wszyscy mówią, że USA rządzą wszystkim. I wszyscy to już prawie w Polsce to jest jak dogmat, takie, że nie wiem, że słońce rano wstaje. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. USA, tak jak każdy inny kraj, ma regionalny wpływ. I to takie ustawienie, że ci są tylko lokalni, więc to jest fajne, a tam ci są globalistyczni, to nie fajne. No nie ma czegoś takiego w ogóle. Chiny starają się, chciałyby być tak samo globalistyczne, jak USA, Rosja by chciała być tak samo Rosja też, no imperium rosyjskie. Ale nikomu się to nigdy nie udało. Dlaczego to USA są uważane, że im trochę zaszły dalej w tym? Bo ja wiem, może kapinka dalej zaszły. Przewaga kapitałowa, polityczna, militarna i Ale przewaga kapitałowa, no dobra, no tak, ale jak tak spojrzymy na regiony świata, prawda? A poza tym nie można jednocześnie głosić dwóch teorii, że, że Paryż i Berlin są mocno skłócone z, z, z USA, no to wtedy mamy już cztery podmioty na świecie, tak? Czyli Fra, f, Frankowie, tak? Francja i Niemcy, USA, Chiny i Rosja. No to wtedy Zachód jest podzielony. I też znowu nie można zjeść ciastko i mieć ciastko, mhm. tak? A poza tym co z Indiami, co z Japonią? Dlaczego zawsze ciągle te cztery? O co tu w ogóle chodzi? Rozumiem, że są takie rzeczy, które się przyjmuje, bo i zaczynamy mówić od nich od razu? To są schematy takie myślowe. Ja pamiętam, schematy że schematy myślowe, ale to jest takie coś, wiesz, że zrobisz konferencję, i tam jest zagrożenie dla globalizacji amerykańskiej i co z tego wynika? Jakie kurde globalizacji amerykańskiej. Już dawno minęły te czasy, kiedy Amerykanie, w ogóle nie wiem, czy były takie czasy, że Amerykanie coś powiedzieli wszyscy to robili. No, to, że mamy t-shirty na całym świecie, to nie znaczy, że to jest jakaś globalizacja amerykańska. T-shirty się produkuje w wielu miejscach na świecie. To jest w ogóle, wiesz, takie, takie ogólniaste stwierdzenia, Dobre do mieszania w emocjach, ale one niespecjalnie specjalnie. Ja bym chciał, wiesz, jakąś taką stworzyć nie wiem, stworzyć tak na, na swój użytek, bo ja tak się trochę czuję. Teraz jestem w takim momencie, jakbym trochę musiał od nowa zbudować swój pogląd na pewne rzeczy, i jestem jakby w trakcie takim budowania nowej mapy mentalnej. <grym> I, ale to, to jest ciekawe. Jak budować taką metodologię do, nie wiem, mierzenia danej, do potęgi danego kraju? Bo czy mówimy, zawsze mnie to zastanawia, czy, bo to jest ciężkie do uchwycenia dla, dla wielu ludzi, to trzeba mieć taki umysł, właśnie chwytający, chwytający ogół, takie właśnie całościowe jakieś relacje, bo właśnie czy mamy patrzeć, czy się liczy jednak polityka, koniec końców, kto jest silniejszy politycznie, czy gospodarka. Czy armia, czy kultura? Nie, czy, to, czy jeszcze jeszcze, Krzysztofie, to ja bym powiedział tak. To wynika z tego, że ludzie bardzo lubią myślenie właśnie w kategoriach najsilniejszy, najpierwszy, naj, najwspanialszy, najcudowniejszy. Bo to się chyba zaczyna w dzieciństwie, że przyje, była. Najpiękniejsza księżniczka z najpiękniejszymi włosami, wiadomo, przyjeżdża książę na najprzedniejszym rumaku królestwa, pokonuje najstraszliwszego smoka i tak dalej. To się chyba zaczyna w dzieciństwie. To jest absurd, bo to jest coś takiego. Zobacz, mamy kwitną... No weźmy na przykład mój ulubiony XVIII wiek. Wielka Brytania była najpotężniejszym państwem na Ziemi w drugiej połowie XVIII wieku. No i co? No Hiszpanie budowali statki, żeby im dorównać. I potem. Były czasy napolońskiej spróbowali pod trafalgarem, nie udało się, ale zobacz, jaki to jest o włos. O włos się nie udało. Mhm. Więc to nie jest tak, że, że Chiny są na przykład super wielką potęgą, a Indie to. No, no nie jest tak. Chiny to pięć. Jest? Nie poczekaj, bo chciałem tylko myśleć matematycznie bardziej: Chiny to pięć, a Indie to taka trójka, powiedzmy słabo. No, i też trzeba ułożyć te kawałeczki. I poza tym też trzeba pamiętać o przebojowości kulturowej, o sile kultury. Mniej, mniej patrzeć na, na takie slogany i, i ideologicznie, a więcej na takie realne działania. Kto tam kogo rzeczywiście nakłonił do czegoś i tak dalej. Bo na przykład yy, yy, wszyscy są zgodni, że Rosja słabnie, tak? Są sankcje, były sankcje jeszcze przed wojną. Nie, Magdalena ziętek wielowska to chyba by się nie zgodziła. <laughs> Ale zobacz, w momencie, w momencie, jak jest ona, to, to ona w ogóle nie myśli, ona klepie to, co i mąż powiedział, chyba. Tak to przynajmniej wygląda. Natomiast jest, jest ta taka, taka kwestia, że jeżeli Rosja słabnie, tak, to, to gdzie tu jest zastosowanie do tego, że Ameryka wykorzystała dobry moment? No Dobry moment to byłoby, niech ona jeszcze słabnie, niech ona jeszcze słabnie, niech ona jeszcze słabnie, niech ona jeszcze słabnie i wtedy będzie dobry moment. Tak, a Rosy się no to, to pospieszyli. Logika, matematyka, no, jakoś tak kompletnie uleciały, tylko emocje, emocje, emocje. Kto jest najpiękniejszy we wszechświecie? No, tak jakby to, że jeden kraj, zobacz, Francję i Niemcy, tak? I to ciągle słyszę jakieś takie, że Francja się nie liczy, bo Niemcy mają większą gospodarkę, albo że Niemcy się nie liczą, bo Francja ma silniejszą armię. Oba się liczą. To oba. mi się u ciebie właśnie bardzo podobało, że wyprostowujesz te takie antyfrancuskie i takie tak naprawdę śmieszne z punktu widzenia jakiegoś całościowego opinie Polaków o Francji, że to jest jakiś kraj w ogóle już zniszczony przez Islam, który się już tam poddał. Już w tej Francji nic nie będzie, podczas jak bardzo mi się podobały te Twoje programy. Jakby twoje w Rosji programy. nie było muzułmanów, jakby nie było ich dwa no, no razy właśnie. tyle. W ogóle się no. mówi, że Zachód to poprawność polityczna. A ja proponuję, żeby każdy, kto zna troszeczkę rosyjski, obejrzał sobie seriale rosyjskie, na przykład Patriot. Bardzo fajny, dowcipny serial, gdzie mamy mhm. wyraźną poprawność polityczną wobec Tatarów. Bardzo. Tatar zawsze słucha opery włoskiej. Tatar hmm. zawsze jest wygadany, inteligentny, cudowny. To Rosjanin jest ten głupi, czyli dokładnie to, co w USA, żeby dowartościować Meksykanów, dowartościować Czarnych. Dokładnie to samo, kubek w kubek, ale nie zgnilizna poprawności politycznej, tylko Zachód. Guzik z pętelką. Nawet chińczycy stosują poprawność polityczną wobec tych narodów, które są, o czym pisał ten Michael Buff w książce Japonia, Chiny i Korea. Tak patrzę teraz, czy dobrze, tak Michael Bouff, przez B-O-O-T-H, co do tego, jak oni postępują wobec narodów, które są, wobec tych grup etnicznych, które są na pograniczu chińsko, tam birmańsko, laotańsko i tak dalej, wietnamskim, bo tam jest trochę się inna kultura zaczyna i Chińczycy ciągle ich dowartościowują. Ujgurów tępią, ale tamtych chcą rozmiękczyć poprawnością polityczną. Czyli nawet Chińczycy, ci mordercy i bandyci. Nawet oni stosują poprawność polityczną. To nie jest tak, że kto wymyślił w ogóle coś takiego, że tylko Zachód to stosuje. Kto to wymyślił? Powiedz mi Krzysztofie. Skąd to jest, te, to jest skąd do, dobre te, pytanie. Ja uważam... Skąd, kto, kto powiedział, że w globalizm bawi się tylko Zachód? Bo co? Bo miał imperium kolonialne? Chińczycy też od ten Zękcze jeździł w XV mhm. wieku i odkrywał te różne lądy. Mogli sobie zbudować, tylko byli głupi i nie zbudowali. No. Ja prowadzę teraz śledztwo dziennikarskie dotyczące wpływów mhm. rosyjskich na tak zwanej skrajnej prawicy i nie mogę wszystkiego powiedzieć tutaj publicznie, ale no wszystko wskazuje, że te wpływy są większe niż można byłoby się spodziewać pod takim, takim, personalnym, pod takim personalnym względem, ale na razie pozostaję przy takiej tezie, że jeśli chodzi o Konfederację, to ona nie jest jakoś tak bezpośrednio sterowana przez Rosję, ktoś tam by tam, nie wiem, Sakiewicz czy ktoś by powiedział w Republice, ale stawiam tezę na razie taką badawczą, że jest istotny wpływ rosyjski nie na samą Konfederację, ale na to środowisko internetowe, na, na tą całą skrajną prawicę, która nie, nie tylko się zamyka do Konfederacji, bo są inne tam ośrodki, kamraci, to już taka skrajna skrajność, tak, czy Jakieś tam macie macia maciak, tego typu różni, różni, różne ośrodki, ale Konfederacja przez to w jakiejś mierze, właśnie przez ten swój jednak trochę brak ideowości, jak widzieliśmy po tych, po tych programach, brak trochę takiego zaplecza eksperckiego, programowego, ona jest bardzo zależna od swojej publiki, od tego elektoratu, bo, jeż, bo ten elektorat jest, jest bardzo wymagający, bardzo radykalny, jak tam odstępstwo będzie od normy, to to zdrajcy zdrada, idziemy do Olszańskiego, on jest prawdziwym Polakiem. I <laughs> przez to w jakiejś mierze pośrednio mogą być te wpływy, niestety muszę to powiedzieć, rosyjskie na Konfederację, ale pośrednio. Ja tutaj, żeby było jasne, ja nie, nie, nie zarzucam tam awanturalności na razie jednemu czy drugiemu liderowi, ale widzę jest to dla mnie bardzo, wi bardzo widoczne teraz, kiedy... Po prostu zacząłem bardziej spoglądać na tę propagandę rosyjską. Środowisko to takie na, na prawo od PiS, tak? No, skrajnie prawicowe, nie wiem jak to jeszcze użyć. Prawicowo-konserwatywne, jest w wielu miejscach po prostu wypaczone. Odwrócone do góry nogami, wszystko jest odwrócone. I te wypaczenia, akurat dziwnym trafem, są idealnie skrojone na. Pod propagandą rosyjską. Widać to, kiedy ta, nasila się ta propaganda, i, i, i teraz, kiedy to widzimy. Czy to jest przypadek? No cóż, idąc tropem, właśnie takim troszkę prokonfederackim, no to trzeba taką teorię spiskową chyba sformułować. Z tym, że jeżeli tu są jakieś poszlaki, i ty, to, to wiadomo, że to jest pewne przypuszczenie, ale na przykład Grzegorz Brown to już by w coś takiego mógł uwierzyć, bo tak kończąc. To jest też to myślenie spiskowe bardzo niebezpieczne, że człowiek jest w stanie w jakieś swoje przypuszczenia, yy, jednak dedukcyjne, a nie jakieś empiryczne, uwierzyć tak, jakby to już była objawiona prawda. To niestety prowadzi niektórych polityków na manowce i, i konfederacja jest teraz trochę na rozdrożu, między, moim zdaniem, pomiędzy właśnie no takim skrajnym radykalizmem, szuryzmem, który moim zdaniem nie ma kompletnie żadnej przyszłości, bo społeczeństwo idzie w inną stronę. Na szczęście jednak. Mam nadzieję, bo to też jest nasza w tym głowa mnie mhm. tak ciebie. Tam może nic pole. nie zrobić. Trzeba, żeby no, no, ludzie. No ludzie z wiedzą i dobrą wolą i patriotyzmem coś, coś I muszą i robić, bo inaczej jest, to niestety. Tak. Ludzie też myślą tym bańkami i się nawzajem. Bańkami, tak, tak. I jest A. też ta dru druga strona konfederacji. Ta bardziej cywilizowana, czyli Winicki, znaczy Bosak, Mencen tak i. i, i tu można im kibicować, to są naprawdę, oczywiście każdy ma jakieś wady, ale ma, mają głowę na karku, znają się na niektórych rzeczach, ale niestety póki oni będą zakładnikami tego szurowskiego elektoratu i właśnie tych prorosyjskich jednak poglądów, to uważam, że Konfederacja nie będzie miała wielkiej przyszłości, nawet jeżeli dostanie się do Sejmu z jakimś dobrym wynikiem, to, szybko, to będzie tam implozja, bardzo szybko na, może nastąpić. Także to jest główny problem Konfederacji i polecam, żeby nie chować głowy w piasek, mówmy, zagrajmy w otwarte karty. Jaka jest polityka, jaki jest program Konfederacji wobec zagrożenia rosyjskiego, wobec polityki rosyjskiej, tak, wobec wojny na Ukrainie? Nie zasłaniać się wołyniem. Ukraińcami w Polsce, bo o tym też trzeba mówić, można mówić, dyskutować, o wszystkim można dyskutować. Tak, bo o wielu rzeczach można dyskutować, ale potrzeba takiej odwagi cywilnej. Inaczej ta partia moim zdaniem nie powinna być traktowana poważnie. Tu jest jeszcze właśnie, bo tutaj nam się trochę pomieszały, znaczy zmieszały, bo to jest nie do uniknięcia tematy właśnie tych, tych starć cywilizacyjno-biznesowych, światowych z tym jak jednostronnością programu Konfederacji, że o Rosji prawie nic, a jeżeli już to jakoś tam Ogólnie, ogólnikowo pozytywnie, ale tutaj na przykład jest coś takiego, takie sformułowania, bo to, to myślę, że to warto tutaj zwrócić uwagę na te sformułowania, jak ludzie myślą. Nacisk na japońską mangę ze strony przejętej przez Zachód Sony i Disney'a jest potężny. No, manga japo, japońska jest rozwijana przez wiele ośrodków. Ja polecam taką książkę Frederika Martela mainstream, co podoba się wszystkim na świecie. Tam jest pokazane, jaką popkultura jakiego kraju ma, ma siłę. Tutaj jest na przykład coś takiego. Japonia nie jest poprawna politycznie i walczy z zachodnimi korporacjami, by to zachować. Tak, oczywiście, że tak. Wszyscy walczą i to jest normalne w biznesie. Polecam tą Japonia książkę. To jest w ogóle ciekawe, to jest super ciekawy kraj polecam tą książkę właśnie, tak, bo Japonia powinna być właśnie, Japonia jest moim zdaniem najzdrowszym przykładem konserwatyzmu bo na świecie w ogóle, bo to jest społeczeństwo tradycyjne, a jednocześnie biznesowo sobie radzą i nie, nie, nie szpiegują, tylko odwalają dobrą, robo, nie, dobrą no, robotę. No, ale tutaj z Doliny Krzymowej hmm. też zdarzało im się wykraść technologię. Tak, On ale, ale właśnie. jechali całym bardzo... autobusem i w... tak, każdy oczywiście, koncie... że. Jedną tak. tam tę śrubkę mm. tam zobaczył, robili zdjęcia, i później. Tak, dawniej też, chociaż nie na taką skalę, ponieważ Amerykanie ich troszeczkę dopuszczali do tych swoich technologii. To była trochę tak. inna sytuacja. Mm -hmm. Tutaj Chińczycy szpiegują na znacznie większą. Właśnie dlatego, że są takie wielkie wszyscy się ich boją. Boją się im dać technologię. O to tu chodzi. I tutaj i ten, ten problem jest taki, że. Głównym, główną przyczyną tego, że politycy, w tym konfederaccy, bawią się w taką jednostronną retorykę, że globalizm to zachód, a regionalizm to wschód i w związku z tym regionalizm jest lepszy, polega na tym, że ludzie nie rozumieją, że. Polityka jest z natury już wielowektorowa. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak absolutne zerwanie kontaktów biznesowych. Na przykład my podczas tej wojny rosyjsko-ukraińskiej ciągle kupowaliśmy rosyjską benzynę, z rosyjską ropę. I to na wielką skalę, więc myśmy też finansowali wojnę dla Putina. No. Nie tylko Niemcy, nie tylko Francuzi, my też kupowaliśmy tą ropę. Tak, tak. I ten, ci, którzy. Zerwali te kontrakty, to byli Rosjanie, a nie my. Więc to są takie wiesz, po prostu mi się w głowie nie mieści, jak mogą ludzie, po prostu tak wybiórczo, że nie wiem, że, że nie wiem, że Szwecja to tylko jest jakaś tam polityka tej, tej, tej całej Eugeniki, a w innych krajach to nie było Eugeniki. Eugenika była we wszystkich krajach. Było zainteresowanie Ugenniką. To to, to to jest. Redukowanie, to, co się... to jest taki redukcjonizm. Postrzeganie Ale, danego no. państwa, czy danego w ogóle obszaru, wiedzy pod kątem jakiejś jednej rzeczy. Tak, tak, tak. A to po prostu a ja Tutaj zacytuję tak. zacytuję taką anegdotę, to znaczy, jak, jak widziałem na Ząbkowskiej jeszcze w mediach narodowych, jak przyszedłem do mediów narodowych tam na program, chodziłem dwa razy w tygodniu byłem, w 2019 roku. i Byłem świadkiem niesamowicie napiętej dyskusji pomiędzy Markiem Mateckim z mediów narodowych a Michałem Murgrabią, z, również z mediów narodowych. Przysłuchiwał się pan Jacek Krzystek, pozdrawiam. I była kłótnia o Jacka Mindlara: czy go zaprosić do mediów narodowych, czy nie zaprosić. I Marek Matecki też pozdrawiam serdecznie, i Michała Murgrabie go też i, i, i Jacka też. Czy, właśnie, czy zaprosi tego Mindlera, czy nie? I Marek Mateński mówił, że, żeby zaprosić, bo rzeczywistość jest wieloaspektowa. I tak tłumaczył Morgabiemu, że rzeczywistość jest wieloaspektowa, a Michał Murgabian, no tak nie był zadowolony z tego. Uważał chyba, że, że nie. I zawsze mi się to przypomina, jak widzę jakiś redukcjonizm i jednak mówię o tym, że faktycznie rzeczywistość jest wieloaspektowa. I takim błędem moim poznawczym było tkwiąc tak mentalnie w, w takim środowisku właśnie konfederackim, te schematy myślowe, właśnie sprowadzanie nie wiem, poglądu o USA czy o tam jakieś inne, do jak, jakiegoś jednego powiedzmy wektora, który, który najczęściej był to gdzieś tam mamy, uproszczony. mamy kolejny, kolejny, przy, kolejny przykład na to, spójrz Krzysztofie. Japonia z ogromnym długiem wewnętrznym, gdzie państwo za wydrukowane pieniądze wykupuje akcje firm, nacjonalizuje je, super, czyli że Japonia nie może być wzorcem. Więc ja mówię po prostu to, mówię nie wiem już który raz, tłumaczę to. Japonia jest zadłużona na 260% budżetu, czyli jak cholera, tylko że u swoich obywateli, u Japończyków, u japońskich firm i u Japończyków zwykłych, nie? Więc okej. Okay. Jesteś zadłużony sam u swoich obywateli, to jest OK. Włochy są zadłużone na 140%, czyli mniej, tak? Dużo mniej. Ale głównie u Niemców, u unijnych struktur, to jest niebezpieczne. Więc to jest takie, zadłużony to źle. Nie, zadłużony u obcego, u kogo nie możemy kontrolować, kogo z kim nie możemy pogadać luźno. Wtedy jest problem, nie? Chcia no, mm -hmm. takie, to, to takie typowe uproszczenie, dlatego pozwoliłem sobie, bo to dokładnie obrazuje to, o czym mówimy tutaj. Ja chciałbym też odpowiedzieć na jeden komentarz, mm -hmm. już tak chyba kończąc. Jasne, tutaj. jasne. jasne. Mm -hmm. Który? Panie Łuksza, dziesiąta sześć i z Panie sześć. Łuksza, Aha, dobra. konkretne zarzuty dla Brauna. Kawa na ławę. Jakie teorie spiskowe opowiada ewentualnie, co jest kłamstwem? Po no, czekaj, po świetle, może podświetlę, o. Dobra. Co, co jest tory spiskowe. Podam przykład pierwszy z brzegu, kiedy była cała afera z ustawą tak zwaną 447 w 19 roku. To Grzegorz Braun u mnie w programie wygłosił, no on taki jakby rozbudowany, wręcz gmach prognozy na temat przyszłości relacji polsko-izraelskich. Mówiąc wprost, że to, co nas tutaj czeka, to okupacja Izraela i stanie się Polaków nowymi Palestyńczykami. Opowiadał rzeczy po prostu absurdalne, które się nie sprawdziły, i takich rzeczy przez niego, różnych cytowanych, mógłbym naprawdę wiele opowiedzieć. No niestety, jest właśnie prze, przez takich ludzi, którzy mówię Brown jest święty, Brown jest święty, Brown jest nieomylny. To on jest trochę ofiarą tej swojej sekty politycznej, którą sam. Bo to jest takie sprzężenie zwrotne, że my mówimy cały czas: ach, och, o, jakie wspaniałe wspaniały, i nie ma kto powiedzieć takiemu Brownowi, żeby się trochę zatrzymał w tych teoriach spiskowych, bo no, to nie, nie poszło w dobrą stronę, niestety. Nie wiem, czy on ma szansę kiedyś też, kiedyś też tu mówił o jakichś bunkrach, prawda, dla rządu, co. Tak, no, tak, CPK. Bunkry tam Przec. dla Musado, czy no też no dla jakieś rzeczy. Ale to jeżeli tego CPK nie zbudowano, no to nie zbudowano też tych domniemanych bunkrów, nie? Ale na przykład tutaj ktoś napisał przytomnie i to aż jestem zdziwiony, pozytywnie krytykowałem tego pana Nicze, ale tutaj nie jest tak źle. Zadłużenie Japonii jest dla nich dużo mniej bolesne, bo latami mieli deflację. O, tak jest, zgadza się. Także fajnie, cieszę się, że. Żeby nie było, cieszę się, że ta sama osoba, która mnie poprzednio wkurzyła myśleniem zbyt uproszczonym, jednak tutaj yy, pokazała, że potrafi inaczej i bardzo się z tego cieszę. I zapraszam właśnie o to chodzi. Do mnie na kanał, mm. tacy widzowie też mi się przydadzą, bo mam yy, atak dronów <grym> na <grym> swoim kanale, i zapraszam też na wywiady, przeglądy i różne ciekawe materiały. Wypadałoby chyba zrobić takie podsumowanie o samej Konfederacji, bo mhm. y, więc no, z, z tego wynika, że, y, że Konfederacja jest po prostu chyba troszeczkę za słabo zszyte są te y, komponenty, y, za bardzo koalicyjna, za mało y, ideowo spójna, prawda, żeby... Ona mogła się ocalić, ale bardziej niepokojące jest to, co powiedziałeś o tym, że oni nie mają tych demokratycznych struktur partyjnych, gdzieby doły partii tak, kontrolowały górę partii. To mnie bardziej niepokoi, szczerze mówiąc. I, i, i słusznie Cię niepokoi, bo władza, która nie jest w jakikolwiek sposób kontrolowana, ulega degeneracji. I uważam, że jednak liderzy dzisiaj, konfederacji, chociażby sprawa prawyborów, i, i oszustw w tych prawyborach. I zamieci zamieciono, no, to zamieciono to pod dywan, tak naprawdę. Moim zdaniem to jeszcze, to, to jeszcze będzie używane pewnie przez przeciwników Konfederacji, ale to pokazało, że standardy moralne w Konfederacji są niskie i również to, co się dzieje z tą szurią, też jest bardzo negatywnym, niebezpiecznym zjawiskiem dla całego społeczeństwa, bo przecież w historii już mieliśmy różną szurię, w Rosji to dopiero jest szuria i to w jakiejś mierze, to jest ciekawie, że to tak jest skorelowane, że ta szuria właśnie często jest prorosyjska i na pod... podobne mechanizmy takie pseudomyślowe są używane i podobne teorie spiskowe, właściwie tożsame teorie spiskowe, takie jak w Rosji, to naszej rodzimej szury niestety występują i kto jest za to odpowiedzialny? Liderzy, bo ryba psuje się od głowy, przykład idzie z góry Niestety być może właśnie ten brak kontroli jakiejś takiej oddolnej sprawił, że no poczuli się zbyt pewnie, poczuli się bezkarnie. Oczywiście ktoś powie, a no i tak mają 11% i tak dalej. Tu też przestrzegam konfederatów z całą życzliwością jeszcze raz, nie do wszystkich może, bo tam też mam trochę wrogów, niestety, ale zasadniczo do tej idei. Konfederacyjnej jestem pozytywnie nastawiony do idei, a nie do nie, nie zawsze do konkretnej realizacji. To no, powinna być jakaś, tak jak mówiłem, jak, jakaś kontrola społeczna. Nie może to wyglądać w, w, w taki sposób, tak jak teraz, bo 11% jest, ale jest dużo problemów, chociażby właśnie obciążenie tymi sokulskimi pytaniami. I tym elektoratem, który jest przydatny dla nich, bo im głosy może mobilizuje w internecie i są mocni, tak gdzieś tam, bo zawsze tam pro-konfederacja. Ale uważam, że konfederacja, jeżeli ma mieć przyszłość, powinna się odciąć od tego. Trudno. Jeżeli będą mieli z 11, zejdą na 7%, a odetną się od tej szury, to. I tak to będzie i dobrze i dla Polski, i dla, i dla nich. Bo jeżeli będą się na szury opierać, to do niczego dobrze, dobrego nie doprowadzi. No, prędzej czy później taka Szuria robi takie wariactwo, że już całe społeczeństwo się obróci przeciwko niej i wprowadzi się takie prawo, że, że już w ogóle będzie brakońskie ograniczenie jakichkolwiek szuryzmów. Może tak trzeba by było wprowadzić. Ku przestrodze los Oberszura Stanów Zjednoczonych, czyli Alexa Jonesa, jaką skończył, jaki, jaki ma wyrok do zapłaty. Także usunęli go zewsząd i był, był rzeczywiście gigantem, a teraz go praktycznie nie ma. I tak będzie też z naszą rodzimą prawicową i lewicową Szurą, bo Szuria to nie tylko jest oczywiście domena prawicy. Jeżeli już używamy tego. O... No yy, są takie wyskoki na lewicy pod tytułem, że yy, co pan sądzi o Barbarę Nowacką spytano, która zazwyczaj jest rozsądna w miarę, taka tam, ale spytano ją, co pani sądzi o obronności. Ona powiedziała, że czołgów nie potrzeba, trzeba budować przedszkola. No to jest y, tego typu lewica Waszuria to raczej jest tego typu, ale ona w. O Jaszka -Pela w... też tutaj. Tak, akurat w Polsce jest chyba jej mniej, mniej, bo w Polsce jest generalnie mało takiej klasycznej lewicy, a, a, ale Ja tak, uważam, no, że, że lewica, no, no, no. Sz, szuria lewacka, lewicowa, bardziej mm -hmm. jest mainstreamowa, może jest bardziej strawna dla troszkę lewicowej, no nie wiem, taka Sylwia Spurek, no też nie, nie jest no, no w tak, tak co, Ja czasem mam takie wrażenie, że te niektóre osoby, a także niektóre, i to dotyczy także konfederatów, spórek, no te spórek też, raczej mówią, czy, że Yahira może tam, to, to są takie. Y, ja mam wrażenie, że no czasem się mówi szuryzmy, żeby zaistnieć. Tylko naj, najbardziej niesamowite jest to, że nie ma odpowiedzi tych mainstreamowych ekspertów za bardzo ani mainstreamowych polityków na te szurje właśnie. Lewicowe też, zresztą. Tak, I to, to jest w ogóle to w stanie. banki. Bo to jest tak. właśnie osobna banka i nikt za bardzo się tym nie interesuje, nikt za bardzo. znaczy to pobieżne są i teraz jak czytam artykuły na temat konfederacji bo bardzo dużo się teraz pisze przecież o Konfederacji w mainstreamowych, <grym>, mainstreamowych. To przez przypadek, to... bo tutaj mamy jednego tak. hejtera. Y w każdym razie widać to, że, że pewne rzeczy wiedzą, ale czasem no. nie, nie chwytają istoty sprawy, jeśli chodzi o samą istotę. Czym jest Konfederacja? No, próbowałem, próbowałem zablokować hejtera, a mi się podświetlił <grym> Borsuk <grym> Nie, jest okej, tak. jest okej. Okay, okay. tak, tak, tak. No dobra, to Tutaj jest, jest mowa coś takiego. Spurek i Jachira to jednostki, prawoca, prawicowa Szuria to zorganizowany ruch. Tak mówi państwowiec, ja znam akurat go i wiem, że on ma poglądy socjaldemokratyczne trochę na lewo ode mnie. Ja bym powiedział tak. Właściwie wychodzi na to, że jeżeli nie ma oddolnej kontroli Konfederacji i osoby dominujące politycznie w Konfederacji biorą sobie... Jakieś tam teorie wzięte niemal wprost z propagandy chińskiej czy rosyjskiej, różne różne teorie, każde inne, każde inne przecież, to z tego wynika, że ta partia nie funkcjonuje jako zgrany ruch, tylko raczej jako. Nie, tam no nie, nie ma czegoś takiego. Przede wszystkim. Co, nie Każdy nie chce wiem. zaistnieć konkurencja wewnętrzna, więcej niż nie, nie, nie chcę tak przedłużać, ale ważna jest kwestia, co się dzieje na dołach, właśnie w tak zwanych dołach, mhm. ponieważ narodowcy i korwiniści to są trochę inne grupy społeczne i oni się zupełnie nie dogadują. Korwini, korwiniści są bardziej indywidualistyczni, bardziej egoistyczni, ale jednocześnie często mają więcej kasy, bo są przedsiębiorcami mm -hmm. i, i, i po prostu no, tak y, zaradni Tylko są życiowo. Przykład, mm -hmm. <laughs> to trochę z, zły przykład. Nie? Ale... Ja wiem, ja tak złośliwie trochę. to, to się stanie? A co sądzisz no, w ogóle o Bertrudżu? On no, tylko powtarza to, co mówi Korwin? Czy, 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 czy on ma jakieś swoje własne jestestwo? Bo tutaj ewentualnie byłoby pewne zgranie większe. puch przynajmniej. No, sympatyczny bardzo człowiek, ale wydaje mi się, że. On osiadł na laurach, że on już działa 18 lat, czy coś koło tego w polityce, mhm. walczy z systemem 3RP i za bardzo no, ten system 3RP po prostu cały czas działa, ale zdolny informatyk. Mhm. Bo y, ceni, ceni sobie, ceni sobie y, usługi informatyczne. Ja chcę wrócić do tego. Mhm. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to yy, proszę prześledzić oświadczenie majątkowe posła Berkowicza, ale ja nie chcę być w ogóle, no to jest właśnie, to jest ten problem, bo ja na przykład Berkowicza bardzo lubię, on jest bardzo sympatycznym człowiekiem i nie chciałbym mu robić przykrości publicznie i, i to, co mówię, to proszę traktować w formie trochę no, na poły żartobliwej. Niestety jednak, jeżeli ktoś, jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej, no to Mhm. Trzeba skrytykować jakieś działania, jeżeli one są złe, nawet jeżeli się znamy i lubimy. No. I, i to jest, ale wracając już tak na koniec do tych narodowców, to właśnie i korwinowców. Korwinowcy to są często przedsiębiorcy, ale bardziej egoistyczni i oni mają więcej pieniędzy, ale yy, są mniej trochę ideowi, często tak bywa, a narodowcy są bardziej ideowi, yy, bardziej zmotywowani. Ale często na przykład no, pracują gdzieś na etat. Tak, to, to jest troszkę inna sfera społeczna, i oni w tych dołach bardzo czasem ciężko się im, im dogadać. Są bardzo duże konflikty. O wiele większe są konflikty niż tam w samej Konfederacji na górze. Z tym, że to mhm. oczywiście jest przez tę górę pacyfikowane, bo każdy tam ma zawsze ten wspólny cel. No, przecież tutaj może się dostaniemy do Sejmu, a tak naprawdę to te doły zbierają podpisy, i tam ktoś się dostanie do Sejmu, czyli, właśnie. I czyli kontrola nie jest tylko z góry na dół, a nie ma. Tak. Jest silny centralizm i to jest nie tylko jakby w samej konfederacji, ale każda z tych trzech partii jest centralnie, wręcz despotycznie, jeśli chodzi chociażby o Nową Nadzieję, zarządzana. I niestety uważam, że to nie idzie w dobrą stronę, dlatego że znam bardzo dużo ludzi wartościowych, ideowych, mądrych, którzy zostali wywaleni, dlatego, że jeden cwaniak z drugim po prostu chcieli y, jakieś stanowisko albo nóż w plecy przysłowowo oczywiście kolega koledze wbija y, takiemu, którego, któremu dużo zawdzięcza, żeby tam 500 zł więcej zarabiać jako jakiś asystent posła czy coś takiego, tego typu sprawy. Okej, okay. To jest słabe. i no z tego i, i... wynika, że jest także konflikt społeczny, taki klasowy, jakby kiedyś powiedziano. Trochę tak. tak. Nie, nie chcę tak tego wyolbrzymiać. Ale jest to zauważalne, jest to zauważalne. Na, na tym tle no. jest. Bo wiesz, tych na górze co łączy? Mhm. Czy łączy ich idea? Nie chcę im odmawiać tego, ale. No, stołki, tak? No, chcą się chcą być, każdy jeden chce być posłem, drugi być posłem, jeden jest narodowcem, drugi korwinowcem, ale ich to łączy, bo chcą być obaj posłami, tak? A na dole nie ma aż takiej motywacji, no bo tam nie ma takich synekur do rozdania i tam nie ma tego łącznika, właśnie takiego wspólnotowego. Stąd się biorą różne, różnego rodzaju konflikty. I to znaczy, póki góra jeszcze się dogaduje, to to nie jest takie widoczne, ale kiedy góra się gdzieś tam też pokłóci, na przykład po wejściu do Sejmu się będzie będą mm -hmm. dwa koła, czy coś, to automatycznie doły y, od razu się, no to będzie tak, psz, hmm. od razu się od siebie odseparują. No chyba. Poruszyliśmy sporo tych tematów, czym jest godziny. Konfederacja, a także jeszcze nawet jak, jak się ma światopogląd skrzydeł Konfederacji do obiektywnej rzeczywistości międzynarodowej. Także, także Ja do... chciałbym, je, jeżeli byśmy wracali do tego tematu, Chciałbym poruszyć temat. Y... Pamiętam, że Bosak się odwoływał czasem do realnej rzeczywistości międzynarodowej. Sośniesz też? I oni nie żyją. <noise> Brawo! W Super. Oni nie żyją. Dobra, w, w sensie. Oni są złośliwi i wyolbrzymiają, wiesz. Ale chodzi mi o to, że tam nie ma zamiany, wiesz, yy, kosmosu z ziemią. Nie, bierz, bo, bo tam... Bosak mącen. Yy, hmm. Oni są racjonalni, ale oni są zmuszeni być populistami hmm. przez ten Aha. przez te szurje. A ja, ja bym mhm. chciał następnym razem wrócić, jeżeli byśmy ja. wrócili do tego tematu, odrysować taki portret psychologiczny właśnie wyborcy Konfederacji i trochę porozmawiać o tych mitach y, y, tej, tej konfederackiej prawicy, mhm. o, o konecznym, o tych takich różnych jakichś właśnie teoriach też spiskowych, ale w mhm. połączeniu z, z psychologią y, li, działaczy oraz y, odbiorców tego przekazu, bo stawiam tezę, trochę może nowatorską. No nie ja niestety psychologiem nie jestem, moja o, mama jest profesorem psychologii, ja niestety nie jestem. Może ją zaprosić do programu. Ale możemy sobie tak ja wiesz. Bo, ochotę, bo... Porozmawiać tak, przynajmniej chciałbym nakreślić to. Mhm. Na pewno też u siebie na kanale będę o tym mówił. Stawiam tezę, że to środowisko jest dotknięte zbiorowym, ale też indywidualnym silnym zaburzeniem narcystycznym. Z całego z, ja, ja tak samo jestem dotknięty, ale ja jestem świadomy tego i pracuję nad sobą. Między innymi tak dzięki temu, ja. mm -hmm. między innymi dzięki temu trochę wyszedłem z tej z tej bańki. To daje dużo siły, bo człowiek ma odwagę samemu zbierać informacji i taki odrobinę no. takiego egotyzmu nie zaszkodzi, no bo tak, bo to ambicja, no a jak, jak człowieka. coś Dokładnie, a jeżeli Ale... ktoś na przykład nie, nie, nie szuka ciągle problemu w sobie, no to jakże on będzie mógł rozbić jakieś mity mówiącego z ogromnym przekonaniem, by się wydawało Sykulskiego czy Bartosiaka. Nie? Z, z drugiej tak, strony ten narcyzm bardzo często zaburza rzeczywistość, bo właśnie politycy często czy tam ogólnie tacy tam co występują medialnie, patrzą na świat przez pryzmat własnego ego i. To jest pułapka, która może doprowadzić do takich sytuacji, że, że po prostu zaczynasz być oderwany od rzeczywistości, bo nie jesteś w stanie zobaczyć, że jesteś w błędzie i to głębokim, bo wszyscy ci słodzą. A to jest bardzo. To, to jest bardzo Jak Braunowicz. Tak, mhm. tak. To jest taki modelowy przykład, ale tam się mhm. Karl Korwin to jest skrajny narcyst. To to, to człowiek zaburzony, zaburzony ma rzeczywistość. On u, uważa, że jest mądrzejszy niż większość, a tak naprawdę w większości przypadków takiego twierdzeń to on wychodzi na głupkę, a nie, a nie większość no. i się tylko ośmiesza. No, pewnie przyjdzie czas, może też tak szczegółowo porozmawiać o tych konkretnych politykach. Wszystkich znam osobiście. Ktoś, ktoś jeszcze I... prosił o opinię, parę słówek o Marcinie Roli, bo Marcin ktoś Rola się... Marcin Rola? ale co jakieś, jakieś szczegóły, bo ja zauważyłem, że Marcin Rola no, no on jest najbardziej znany z tego, że potrafi połowę swoich wypowiedzi na tematy, dajcie kaskę. Cóż powiedzieć o Marcinie nie. Roli? Nie chcę tam powiedzieć, co by się zrymowało, bo chociaż już po 22. Nie, 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 może, może. Tam. Mar Marcin Rola no. jest osobą, która potrafi tylko jedno. Właśnie oprócz proszenia o właściwie dwie rzeczy: prosić o kasę, czego ja też się trochę nauczyłem w Real24, nie mówię, że nie. Ale potrafi wygłaszać nic nieznaczące ogólniki i, i takim, takim tonem, który niektórych ludzi przyciąga, ale według mnie on jest kompletnym zerem. Jest nikim i myśli, że jest naprawdę jakimś wspaniałym dziennikarzem. Proszę zobaczyć. Przegląd prasy w wykonaniu Marcina Roli jest też na moim kanale zmasakrowany. Właśnie ten przegląd. I jeżeli chcecie zobaczyć, kim jest Marcin Rola, to właśnie ten przegląd pokaże wam kompromitację stulecia. Ten człowiek nie powinien w ogóle być w przestrzeni publicznej, moim zdaniem. I wiem, że to może brzmi dziwnie, no bo pracowałem z nim i tak dalej, ale. No, się nie no to właśnie jak wiesz, naj... co mówisz. To właśnie wiesz, co mówisz. Jak, jak najbardziej z, z daleka od niego. Fiasko w Realu 24, szuryzm w Realu 24, to jest między innymi niestety wina Marcina Roli, ale o nim się już wypowiedziałem, kiedy było moje ostatnie nagranie w Realu 24, kiedy odpaliłem bombę atomową. Trochę poniosły mi emocje, ale mówię samą prawdę o nim. To jest człowiek, który absolutnie nie powinien być... B, b, Boże, chroń polski parlamentaryzm od Marcina Roli. Jeżeli on zostanie polskim parlamentarzystą, to natychmiastowy zostanie na drugi dzień pośmiewiskiem na całą Polskę, bo już więcej ludzi będzie na niego patrzeć, już media się bardziej na nim skupią i każdy Polak zobaczy. Jaki to jest egzemplarz? Przypadek kliniczny. Natomiast Sykulski niekoniecznie, bo jak mówiliśmy, że Sykulski to niekoniecznie się tak od razu ośmieszy. On, on, on jest o wiele groźniejszy. To jest zupełnie inny przedział intelektu. Swojego, swoj, to jest no ciekawe, tak. że Marcin Rola bardzo naciskał też na to, żeby Leszek Sykulski występował. A ciekawa jest yy, znajomość Marcina Roli z Romanem Sklepo, Sklepowiczem. Bardzo zażyła. Który to pan Sklepowicz no, miał taką agenturalną przeszło zdaje się, że WSW, w kontekście ten, różnych... Ten w muszce, taki, taki, taki tak, pan, też tam nie, nie lubił pani z Czarnego Marsza bardzo. Ten... No, w, w, wulgarny, prostacki, no i też nie można traktować tego poważnie. On jest nienawidzony przez wszystkich w Realu 24 i tylko hmm. dzięki roli tam jest, bo tak sobie na, nagrabił raz, że tylko zdalnie już później mógł hmm. je, nagrywać. To takie historyjki, no... Marcin Rola się skończył w roku 2018-2019. Ja pamiętam, jak y, potem, jak byłem, wystąpiłem w Ralu 24, żeby pogadać o Bartosiaku, manipulanstwie i o tym, że. Ludzie nie są na to gotowi przez edukację, powinni być przygotowani, jak się orientować w manipulacji, no bo to jest podstawowe zadanie, moim zdaniem, jak dobierać informacje z netu, jak tak się nie dawać od razu nabzdyczyć w jakimś jednym konkretnym kierunku. To ja powinno tak być w ogóle edukacji szkolnej, moim zdaniem. No i o takich rzeczach mówiłem. I koronnym argumentem, że pójść do Realu 24, z się nie zgadzałem politycznie, no bo. Jestem jakby to powiedzieć bardziej centralny. No, trudno się jest z szurią zgadzać. Tak. No, ale tu nawet nie o to chodzi, wiesz, tylko chodziło o to, że ludzie potem powiedzieli, a sam pan poszedł do Marcina Roli, więc to jeszcze gorzej niż tam na przykład i to było takie na takiej zasadzie porównywania. A ja, pamiętam a ja, to, ja, jak... ja właśnie tak, moi, jak... moim koronnym argumentem jest to, że nie będę gadał z Rolą, tylko już nie pamiętam z kim ja dokładnie. Końca... Ze Skierskim chyba gadał. Ze Skierskim gadałem, tak, no. tak. A ja, to... a ja wtedy, wiesz, oglądałem. Nie z Rolą, bo z Rolą to nie ma o czym za bardzo. Nie, no. ja można się pośmiać tam. On w sumie ma fajny charakter tak jak jako człowiek. Można z nim wódki się napić czy coś, pożartować, ale to jest najbardziej leniwa i beztroska osoba, jaką poznałem. Chyba nie życzę nikomu z nim współpracy. Jeżeli coś chce się stworzyć, bo jak chce się mieć spokój, no to jest bardzo, to bardzo dobry, bo tam nikt mi się nie wcinał i o, o tyle zasadniczo w realu była bardzo dobra atmosfera. To, to była praca marzeń, naprawdę była praca marzeń, i tym bardziej trudno mi się odchodziło stamtąd. A pamiętam, że jak Ty byłeś w, w Realu, to ja oglądałem Twoje filmiki. Jak tak, właśnie troszkę wychodziłem z tej banki i sobie oglądałem tam Ciebie, Wojcala, jakieś tam Podróż bez paszportu, takie jakieś Andromedę, takie różne. Zacząłem sobie porównywać. No mówię, kurde, znaczy już wcześniej i sobie myślę: Kurczę, zaprosiłbym tego pana na Napierały, ale. Nie będę zapraszał, bo tam ja w jak zacznę mówić swoje rzeczy, to w komentarzach będzie po prostu rewolucja jakaś. I to też, to też było nieznośne, że nie mogłem zaprosić, jakiś innych, trochę innego punktu widzenia pokazać, bo tam był taki fanatyzm w, w, wśród tej szuri, która komentowała tam na Bambaju, że oni po prostu tylko jeden punkt widzenia. i a ja robiłem programy o modzie męskiej bardzo fajne wywiady z, z Ludziem Saladinim, Włochem takim i tak pomyślałem sobie, kurczę, no zrobię coś innego, a nie, a nie ciągle ta polityka, ta wojna, to straszenie ciągle. To jest żerowanie na ludziach moim zdaniem z zaburzeniem nadlękowym, że takie mają skłonność właśnie do, do postrzegania rzeczywistości, że coś, coś strasznego będzie. A to uzależnia. To, to, to jest bardzo toksyczne. to tak samo robił Bartosiak, a potem ludzie do mnie no. pisali Dziękuję, Panie Piotrze, bo nie mogłem spać już po nocach, czy nie mogłam, bo, bo Bartosiak mnie nastraszył wojną. Co, no co to w ogóle jest? Jak, jak zrobiłem ten program, no, były komentarze pozytywne, ale było pełno komentarzy: Łukrze, czym ty się zajmujesz? Tutaj Polska atakują, depopulacja, a ty ofatałaszka gadasz. <laughs> no tak jakby to, to tylko no, jeden temat był. I ewakuowałem się stamtąd. To była trudna decyzja, ale jedynie słuszna, bo gdybym ja sobie pomyślał teraz, jest mi w jakiejś mierze ciężej trochę i są te hejty, i wiadomo, finansowo tam była sytuacja stabilna i, i tak dalej. Teraz jestem wolnym strzelcem, ale jeżeli no mam sobie... Ze spokojem, z twoją dziennikarską charyzmą, to ty być na YouTubie bardzo duży wkrótce. I no, no, Może i tak, ale. To no na bank. Jak Tylko ja sobie Patronite załóż też. No, bo może, tam na YouTube, to no, tak. no, Ale jak ja sobie pomyślę, że ja miałbym teraz przy tym wszystkim, co się dzieje, tam być cały czas w Realu, a, a jestem na kanale doktora Piotra Napierały, którego oglądałem i który mi dużo pomógł, też yy, twoje materiały mi pomogły. Yy, trochę mnie otrzeźwiły tam o konecznym, takie różne takie inne spojrzenie po prostu zobaczyłem takie no to tym bardziej mi to utwierdza, że to była jedynie słuszna decyzja i jestem szczęśliwy z tego powodu, że mogłem się na to zdobyć. No ja, ja na przykład miałem trochę podobną historię, jak już tak mówimy od siebie, to z PiSem przecież. Ja myślałem, że PiS e, e, wstaniemy z kolan, że e, tutaj przeciwstawienie się Niemcom to oznacza, że wyciągniemy rękę na przykład do jakiejś Hiszpanii czy, 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 czy do Wielkiej Brytanii. I nie sądzimy, że to będzie tylko na zasadzie my i Stany Zjednoczone, a Europa to w ogóle nie chce pójdzie. No to my jesteśmy na tym kontynencie, my nie możemy się kłócić z wszystkimi, prawda? Mhm. Albo mieli i poprawić sądownictwo. Ja byłem za, bo te korporacje sędziowskie to jest obrzydliwa rzecz. To w ogóle nie powinno powstać. Tylko, tylko Czechy i Ukraina mają takie taki głup, głupkowate korporacje sędziowskie. Ja mówię, świetnie, rozwalcie to jak najbardziej, ale oni zaczęli tam po prostu wprowadzać swoich kolesi i, i jest jeszcze gorzej niż było. Podtrzymano tą fikcję niezależności sędziowskiej, a to jest jeszcze większa fikcja niż była. I jeszcze większa, większa, większa hipokryzja niż było. No i kilka innych, takich już bardziej liberalnych postulatów. Myślałam, że PiS będzie taką partią bardziej centrową, taką bardziej wszystkich Polaków, taką bardziej Andrzej Duda PiS niż, no, niż PiS. Bo była była ta a, a później a tak, no, później. Morawiecki. No i ja się czuję, wiesz, jak ja też tak powoli, tak zacząłem broniłem tego PiSu i broniłem i zbierałem cięgi obu stron, że jestem za mało Pisowski, że jestem. Za mało, a ci Powcy, no, że czemu ja bronię tego pisu, czemu ja tak wolno, widzę te wady, nie, bo no to wiesz, jak ktoś ma rodzinę, która wszyscy głosują na PO, i on też głosuje na PO, i jemu się wydaje, że on wszystkie rozumy, kurde, pojadł, bo, bo jest otoczony przez zawsze to samo i tak. wystarczy się zgadza z rodzinką, kurde, wielkie mi osiągnięcie, nie. A, a jak ktoś na przykład no, zabrnął w te w te sprawy, to przecież to jest heroiczny wysiłek, żeby zauważyć rzeczywistość poza tymi sloganami, poza tym swoim wishful thinking, też, no, który jest, każdy z nas jest... ma trochę. I trudno to czasem na wodze trzymać, więc ja jestem pełen podziwu dla Ciebie, Krzysztofie, niezależnie od tego, że ty jesteś w zasadzie konserwatystą w większości spraw, a ja w większości jestem liberałem, ale to nie ma dla mnie znaczenia. Dla mnie jest ważny ten heroiczny wysiłek, że ważna jest prawda, i ważne jest to, żeby spojrzeć sobie w oczy, ale powiem ci w lustro, nie w lustrze. Mhm. Ale to powiem ci, bardzo, że. Oczywiście, a, a, a ten... I to człowiek ma poczucie, że żyje w ogóle, nie, że coś tak. w ogóle ma łączność z tym wszystkim. Mhm. Natomiast jak, jak ja, ja się zastanawiam, myślę, że te Bartosiaki, te Sykulskie, te, ja myślę, że oni nie mogą sobie spojrzeć w oczy, wiesz? I wyglądają na to, jakby nie mogli. Wzrok rozbiegany, wiesz o co chodzi. Mhm. No... W by wysiada powoli. Cóż, dla mnie... Co, nie chcę... no, Powiedziałeś wszystko, no amen, no. Prawda i dobro to, to są podstawy naszej cywilizacji, podstawy człowieczeństwa, i do tego trzeba dążyć. Jak nie będziemy do tego dążyć, to nikt za nas tego nie zrobi. Ja za, zarzuciłem myślenie ideologiczne i po prostu skupiłem się na akcjologicznych tematach, czyli prawda i dobro, i idźmy w tym kierunku. No, ja zawsze, ja zawsze mówię że najpierw jestem historykiem, a dopiero potem jestem liberałem. Nie, to wystarczy. Ty jesteś najpierw dziennikarzem, a potem prawicowcem. I tak powinno być. Ja nie wiem, czemu się zrobiło takie modne, żeby być najpierw ideologiczny, a potem dopiero naukowy, jestem badaczem rzeczywistości. Z wykształcenia jeszcze jestem filozofem i z, no. i z natury. Myślę, że z natury. Tak. No, tak, tak. tak filozofowie bardzo często idą na prawo od centrum albo na lewo od centrum. Zauważyłem, to jest bardzo ciekawe. Z mało filozofów liberałów. Bo my to lubimy tak sobie z filozofii tak wziąć troszkę tego, troszkę tego, bo filozofia jakby nie stanowi, o jakby liberalnym się to poglądzie tak do końca. Natomiast zauważyłem, że. Fi, fi, ludzie po filozofii lubią tak sobie wyczyścić, jakby sytuację i opowiedzieć się bardziej po tym lub po tym modelu życia. Ja teraz sobie czyszczę trochę tak. sytuację i może napiszę książkę na temat nowego światopoglądu zdroworozsądkowego konserwatyzmu, ale też liberalny. Ja jestem, jestem trochę też liberalnym konserwatystą, na pewno nie konserwatywno-liberalny, bo to zostało skompromitowane przez Korwina, tak mówiąc na żartobliwie. Połączyć tak, nie może być sam konserwatyzm, ani sam liberalizm. Zawsze gdzieś te pierwiastki ja to, się łączą. To, nie? Też uważam, też, że. że i, inaczej liberalizm... się łączą u, u mnie i inaczej u ciebie. Inne są proporcje. Tak, tak, proporcje są inne, i może w innych sprawach troszkę, ale generalnie jest tak, że ja nie uważam, że te sprawy, o które konserwatyści zabiegają, są jakieś nieważne czy coś. Na przykład nie rozumiem na przykład takiego pójścia zupełnie. Na zasadzie lekceważenia spraw, o które walczą inne ideolo ideologie, tak, na przykład ośmiogodzinny dzień pracy socjaliści, tak, no, no tak, no tak. A tradycja socjaliści to niby nie jest ważna, no jest ważna, tak. Dla mnie wiadomo, jako liberała najważniejsza jest wolność, ale to nie jest tak, że jestem za tym, żeby te rzeczy, o które walczą te inne, ci inni ludzie, były jakoś kompletnie nie? To jest. Ja proponuję wrócić jeszcze do tej dyskusji, żeby też widzów mhm. nie zamęczać. Jasne, jasne, bo zaczęliśmy bardziej. w sobie następną dyskusję, no. którą też, też i tak planowaliśmy, czyli taką światopoglądową. Mhm. Myślę, że też będzie ciekawa. Natomiast no, myślę, że rozpracowaliśmy tę konfederację w naprawdę interesujący sposób sine mhm. ira et studio, jak to mówią, bez mhm. nadmiernego gniewu i, i nadmiernego zaangażowania. Dobrze, dziękuję bardzo Krzysztofie, bardzo, bardzo. Dziękuję, się dziękuję Państwu, zapraszam na swój kanał. Tak, widzę, widzę, że mamy tutaj widzów zarówno twoich, jak i moich, ja też zapraszam na kanał Krzysztofa i tym, co bardziej liberalnym moim widzom mówię, nie zrażajcie się tymi wcześniejszymi filmami, bo ważne jest to, jak człowiek się Ewoluuje w poglądach, a nie. W Polsce jest też takie, taka niechęć do ludzi, którzy zmienili pogląd. To jest kompletny absurd. Powinno być dokładnie odwrotnie. Powinno być... Jeżeli jest to tak, zmiana na lepsze, prawda? Tak, ale w ogóle ewolucja poglądu to nie jest nic złego. Nie wiem, skąd kto to wymyślił, że to jest coś złego. Każdy to tak naprawdę ewoluuje w poglądach, więc to jest po prostu. No nie wiem, nie wiem skąd się to wzięło, ale to też można kiedyś rozkminić a propos e, e, może przy tej światopoglądowej dyskusji. Dobrze, dziękuję, dziękuję wszystkim bardzo za, za uwagę, dziękuję Tobie Krzysztofie i e, miłego końca wieczoru, jak mówią Francuzi. Bon fin de soirée. Do widzenia.